Witam Państwa serdecznie w przystanku Historia na kolejnym spotkaniu z cyklu Tajemnice Bezpieki. Moje nazwisko Piotr Wojciechowski. Waszym Państwa i moim gościem, wszystkich tych, którzy tutaj są na sali, których serdecznie witam, a także tych, którzy są przed monitorami swoich komputerów i tych, którzy w przyszłości będą nas oglądali, jest dr Witold Bagieński, historyk Instytutu Pamięci Narodowej. Nieskromnie powiem, że chyba najlepszy specjalista od historii Departamentu Pierwszego Służby Bezpieczeństwa, czyli cywilnego wywiadu. Brawa dla naszego gościa. Witam Pana, Panie Witoldzie. Dzień dobry. Naszym tematem naszego spotkania są tajemnice Wydziału 11 Departamentu Pierwszego Służby Bezpieczeństwa. Takiej elitarnej, już właściwie można powiedzieć bardzo znanej jednostki operacyjnej Służb Bezpieczeństwa, która była odpowiedzialna za koordynowanie, za działalność, prześladowanie niepodległościowych aspiracji Polaków w kraju i za granicą. O wielu sukcesach. Twarzą Wydziału 11 Departamentu Pierwszego jest pułkownik Aleksander Małakowski, o którym powiemy. No ale przedtem, zanim przejdziemy do meritum sprawy, chciałem Ci, Witku, pogratulować, jak jesteś laureatem z koleżanką, pierwszej nagrody Sygnety Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, które niedawno podczas kongresu Instytutu Pamięci Narodowej zostały Ci wręczone przez prezesa pana doktora Karola Nawrockiego za, rozumiem, trzeci tom książki tu. Dokładnie Leksykon Bezpieki, kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944-1956. Jeszcze raz gratuluję i polecam Państwu tę lekturę tej pozycji, która mrówczo benedyktyjską niemalże pracą zostaje wykonana. Dziękuję bardzo w imieniu swoim i Magdy Dźwigał, z którą jesteśmy wspólnie redaktorami tego tomu. Dziękuję. Też dla Pani Marty gratulacje. Dobrze. Przeszlibyśmy, proszę Państwa, bo tu ja będę się starał nie dominować naszego spotkania i żeby nam gość, najlepszy specjalista w kraju, opowiedział trochę o tym wydziale 11 Departamentu Pierwszego, o pewnym porządku, który został tutaj ustalony i będzie prezentowany Państwu na slajdach. Dobrze, ale to ja tak zachwaliłem, Witku, ten Wydział 11 co do jego skuteczności, co do jego zwalczania opozycji demokratycznej, solidarnościowej, koordynowania tej działalności w ramach wywiadu cywilnego. Ale jaki jest rys historyczny tego? Czy to było coś nowego w ogóle w działalności wywiadu, służb bezpieczeństwa, jakby prześladowanie, emigracji, czy też kontrolowanie, czy też nie? Wydział 11 był określany wydziałem do walki z dywersją ideologiczną. Pod pojęciem dywersji ideologicznej rozumiano właściwie wszystko to, co było przeciwko ideologii komunistycznej, a w szczególności różne działania antykomunistyczne inspirowane z Zachodu. Tak to przynajmniej odczytywano. Geneza tego wydziału wiąże się z tym, czym wywiad zajmował się praktycznie od samego początku swojego istnienia, czyli z działalnością w środowisku polskich emigrantów na Zachodzie. W latach 40., 50. i na początku 60. istniał taki wydział, który się nazywał emigracyjnym. I to był wydział, którego cele główne zasadzały się wokół rozpracowania polskiego rządu na uchodźstwie, polskich stronnictw politycznych oraz właściwie wszelkich innych środowisk, które były zainteresowane jakąś działalnością wobec PRL. W latach 60. te cele się troszeczkę zmieniły, dlatego że to pokolenie wojennej emigracji zaczęło powoli umierać, czego symbolem może być choćby odejście wówczas generała Władysława Andersa czy prezesa PSL-u Stanisława Mikołajczyka. Natomiast te cele związane z polskimi emigrantami cały czas były bardzo ważne. Tu zresztą trzeba dodać, że w ogóle wywiad PRL był bardzo aktywny w środowiskach polskich, nie tylko tych politycznych, ale też w ogóle nawet wywiad naukowo-techniczny. I w latach 60. takimi celami, które w pewnym momencie wręcz zaczęły dominować, to była sekcja Polska Rozgłośni Radia Wolna Europa oraz redakcja paryskiej kultury, czyli takiego periodyku, którym kierował redaktor Jerzy Giedroyć. I ta tematyka
Tak, była takim właśnie, można powiedzieć, głównym motywem pracy Wydziału w drugiej połowie lat 60. i w latach 70. Natomiast w kompetencje tego Wydziału włączano też inne tematy. I tak na przykład w latach wczesnych 70. włączono problematykę ośrodków sowietologicznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie było sporo badaczy z polskimi korzeniami. Ten wydział zajmował się również problematyką żydowską, to znaczy środowiskiem emigrantów marcowych oraz ogólnie rzecz biorąc diasporą żydowską na świecie. I zespół, który się tym zajmował w obrębie wydziału, nosił nazwę syjonistycznego, to jest ich własna nazwa. Ponadto jako te przejawy dywersji ideologicznej odczytywano również różne prądy skrajnej lewicy, maoizm, trockizm, a te środowiska wówczas były dość aktywne na przykład we Francji. Natomiast pod pojęciem maoizmu rozumiano też szeroko pojętą problematykę chińską. Także ten wydział zajmował się między innymi zbieraniem informacji na temat tego, co się w Chinach dzieje. Więc to jest rzecz troszkę nietypowa, niekojarzona powiedzmy z tą tematyką typowo emigracyjną. Oraz pod wpływem tego, co się stało w czasie praskiej wiosny, on również zaczął zbierać informacje na temat tego, co się dzieje w krajach bloku wschodniego. Charakterystyczne było to, że działano bez wykorzystania tradycyjnej agentury. To takie były po prostu zasady. Natomiast zdobywano różnego rodzaju informacje i w Czechosłowacji, i na Węgrzech, ale i na przykład w Jugosławii, a z kolei takie kraje jak Rumunia czy Albania, czyli odstępcy od tej, że tak powiem, sowieckiej części bloku, też byli traktowani jako przeciwnicy i tam po prostu prowadzono działania takie, można powiedzieć, ofensywne. I kiedy w PRL zaczęły działać grupy ludzi takie bardziej aktywne, zwłaszcza po Radomiu 76, kiedy powstał KOR, kiedy potem tworzyły się także inne organizacje, ten wydział, który wówczas miał numer jeszcze 8, stopniowo coraz bardziej się tą tematyką zaczynał interesować. W związku z tym, kiedy pojawiła się Solidarność, to było zupełnie naturalne, że to ten wydział będzie się tym zajmował. On numer 11 nosił od 15 listopada 77 roku. Natomiast kompetencje to były w zasadzie cały czas te same. To był wydział, który również ten wcześniejszy określono mianem Wydział do Walki z Dywersją Ideologiczną. I ta tematyka związana właśnie z tymi innymi zagadnieniami pozasolidarnościowymi, ona była kontynuowana w latach 80. Także na przykład pracownicy, którzy wyjeżdżali na placówki dyplomatyczne w krajach bloku wschodniego, oni byli także weryfikowani przez ten wydział. Tam był zespół, który się tym zajmował. Natomiast w latach 80. tematyka solidarnościowa stała się wręcz kluczowa. Kiedy wprowadzono stan wojenny i w Europie Zachodniej zaczęły powstawać biura Solidarności oraz te środowiska wspierające Solidarność podziemną zaczęły mocno rozwijać swoją działalność, to pozakładano całą masę nowych spraw. Główna z nich, na najważniejsze takie biuro, które znajdowało się w Brukseli, nosiła kryptonim Traszka. Natomiast całość tych spraw kryptonim Węże. I generalnie sprawy z podziałem jakichś... na węże, znaczy tak, rodzaje różnych gadów. Różne węże w różnych krajach. Tak, z tym, że Traszka to znaczy nie wąż, no ale w każdym razie też w tych... Była jakaś sprawa żmije? Czy... Były i żmije, tak, i kobry, anakonda, i anakondy, tak, mamby. No cały szereg tego typu kryptonimów był, więc to te sprawy wyróżniało. Tak, tak, tak. I ta tematyka była prowadzona przez cały czas. Natomiast obok tego wszystkiego zajmowano się bardzo mocno Radiem Wolna Europa. Tu trzeba dodać może jeszcze, bo nie wspomniałem wcześniej, że to ten wydział, oczywiście pod innym numerem wcześniej, prowadził sprawę Andrzeja Czechowicza, czyli tego najbardziej znanego szpiega działającego w Radiu Wolna Europa. No i także później te sprawy, które dotyczyły RWE czy paryskiej kultury, to był Wydział 11. Także spektrum działań było bardzo szerokie. I charakterystyczne też było to, że kiedy zaistniała Solidarność i to wszystko zaczęło się bardzo mocno rozkręcać po wprowadzeniu stanu wojennego, kadra wydziału została bardzo mocno rozbudowana. Można powiedzieć, że o ponad połowę więcej pracowników było niż wcześniej. W którym momencie podniesiono jakoś rangę Wydziału 11 do takiej, która miała w kompetencjach na przykład koordynowanie zwalczania, czy też tak walki z dywersją ideologiczną i koordynowania tego w ramach całego wywiadu cywilnego? Jaki to był moment?
Znaczy, myślę, że to było naturalne, to znaczy właściwie od samego, sama idea tego, czym był ten wydział, sprawiała, że w nim te sprawy musiały być prowadzone, te wszystkie najważniejsze. Natomiast oczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy inne wydziały trafiały na sprawy, które się w jakiś sposób wiązały z kompetencjami Wydziału 11. Wiemy choćby o działalności Wydziału Amerykańskiego na tym polu, z sukcesami zresztą. Także Wydział 10 Kontrwywiadu Zagranicznego też miał pewne osiągnięcia, jeżeli chodzi o to wszystko, oraz Wydział od Spraw Nielegalnych. Natomiast te główne sprawy, takie, które dotyczyły po prostu tego zagadnienia, to prowadziła jedenastka. A jak wspomniałem o oficerach, to kadra tego wydziału składała się z kilku weteranów. Zanim o niektórych z nich trochę powiemy. Dokładnie. Natomiast charakterystyczne było to, że tam trafiła dosyć duża grupa młodych oficerów, takich wyróżniających się, którzy byli absolwentami ośrodka kształcenia kadr wywiadowczych w Starych Kiejkutach. Ci oficerowie, niektórzy trafili tam od razu, niektórzy trafili właśnie wtedy, kiedy było zapotrzebowanie na pracowników, na przykład w charakterze oddelegowanych. Pościągano nawet niektórych z pionu analitycznego, no bo po prostu to była sprawa wręcz paląca. Ta tematyka interesowała kierownictwo ministerstwa, a dodajmy, że no, kiedy Czesław Kiszczak został ministrem, to sprawa walki z Solidarnością, z podziemiem później, to były rzeczy absolutnie fundamentalne. No i tutaj myślę, że jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, bo właśnie w kontekście całego MSW. To znaczy nie jest tak, że to była jedyna komórka, która się zajmowała środowiskami opozycyjnymi w ogóle, dlatego że oczywiście w wywiadzie ona spełniała rolę dominującą. Natomiast jeżeli spojrzymy na SB jako na całość, to warto przede wszystkim powiedzieć o biurze studiów SB-MSW, czyli takiej strukturze, która była powołana do właśnie rozpracowywania i zwalczania struktur podziemnych. Już w okresie stanu wojennego ona została zbudowana i zaczęła działać. Oprócz tego ten taki najbardziej znany departament, który zajmował się działalnością w kraju w tych środowiskach antysystemowych, czyli Departament III MSW. W jego kompetencjach znajdowało się rozpracowywanie środowisk, które zajmowały się drugim obiegiem, nielegalnymi publikacjami, w związku z czym on również miał sporo osiągnięć. Co ciekawe, to jest może mniej znane, aczkolwiek już tutaj nawet na tym forum było nieraz mówione o Departamencie II, o kontrwywiadzie, który choćby rozpracował grupę oporu Solidarni i miał na tym polu również pewne osiągnięcia związane choćby ze wprowadzeniem oficera w struktury podziemne. Do tego jeszcze wszystkiego możemy dodać Departament V MSW, który zajmował się sprawami gospodarczymi, czyli tam, gdzie te środowiska takie prosolidarnościowe w dużych zakładach pracy były, tam Departament V akurat operował. W związku z tym koordynowanie tego wszystkiego z pozycji góry ministerstwa nie było sprawą prostą. I bardzo często dochodziło do takich historii, kiedy poszczególne te jednostki SB wchodziły sobie w paradę. Natomiast można powiedzieć, że w obrębie zagadnień swoich tych węzłowych, nazwijmy tak, one były uprzywilejowane. W tym kontekście, jeżeli chodzi właśnie o jakąś sprawę związane z łącznością zagraniczną, no to jest to jednak przede wszystkim wywiad, chociaż trzeba sobie powiedzieć, że Biuro Studiów też w pewnym momencie prowadziło takie działania, które wiązały się z kanałami łączności. Natomiast jeżeli chodzi o te struktury na przykład właśnie związane z drukiem, z kolportażem, to jednak Departament III. Także tutaj to warto sobie zdawać sprawę, że to jest po prostu cały duży kombinat Służby Bezpieczeństwa, gdzie różne struktury od różnych stron do tego wszystkiego podchodzą. A jak chcemy jeszcze bardziej skomplikować, to jeszcze możemy powiedzieć o Wojskowej Służbie Wewnętrznej, która również prowadziła jakieś działania, natomiast na ten temat w sumie wiemy mało, bo dokumenty zostały poniszczone w bardzo dużym stopniu. W książce wspólnie napisanej, konfidenci archiwa ujawniają, polecam Państwu cały rozdział dotyczący Wydziału 11 autorstwa właśnie Witka Bagieńskiego. I tu jest taki ciekawy dokument, który zamieściłeś, który moim zdaniem też oddaje no, politykę Wydziału 11 w realizacjach swoich operacyjnych. Ja zacytuję generała Kiszczaka z dokumentu pochodzącego ze stycznia 1986 roku, który stwierdził, tutaj jest cytat: jak wielokrotnie podkreślałem, podstawą pracy operacyjnej służb bezpieczeństwa powinny być działania długofalowe, poparte odpowiednimi kombinacjami i grami operacyjnymi w skali ponadregionalnej, a nawet ogólnokrajowej. I tutaj najistotniejszy moim zdaniem element tej wypowiedzi.
Ich celem musi być przede wszystkim neutralizacja przywódczych elit przeciwnika i zastępowanie ich tam, gdzie jest to celowe i możliwe naszą agenturą. Jeszcze raz zacytuję. Ich celem musi być przede wszystkim neutralizacja przywódczych elit przeciwnika i zastępowanie ich tam, gdzie jest to celowe i możliwe, naszą agenturą. Tak krótko, Wydział 11 realizował twoim zdaniem te cele, ten sposób działania? Myślę, że tak, chociaż ja bym tutaj powiedział o jednej jeszcze rzeczy, która się troszeczkę z tymi celami, jakie były, wiąże. To znaczy, na działania Służby Bezpieczeństwa w tym okresie wobec środowisk solidarnościowych szeroko pojętych należy też spojrzeć przez pryzmat prowadzonej wcześniej polityki. To znaczy SB jest traktowana jako jedno z narzędzi, które umożliwia prowadzenie polityki wobec tych środowisk. W związku z czym to jest coś, w czym się to oczywiście mieści, o czym tutaj mówimy, czyli zastępowanie tych elit, bo rzeczywiście takie przypadki możemy znaleźć, ale tu też chodzi po prostu o rozpoznawanie taktyki tych środowisk, poglądów na różne sprawy, tych różnych koterii, które czasem ze sobą walczyły, a czasem sobie sprzyjały. I co, to jest permanentna próba rozgrywania tego, w której scenariusz i cele potrafią się zmieniać w toku prowadzonych działań. W związku z czym to nie jest taka sztuka dla sztuki, która polega na tym, że tu chodzi po prostu o to, żeby wszystkich aresztować i zlikwidować podziemie, no bo zdawano sobie sprawę z tego, że tego się po prostu nie da zrobić. Natomiast przejęcie pełnej kontroli nad podziemiem też w zasadzie nie było możliwe, no bo to było zbyt mimo wszystko dużo ludzi w to zaangażowane. Po prostu to się fizycznie nie dało czegoś takiego wykonać. Natomiast to nie zmienia faktu, że starano się zdobyć jak najszerszą wiedzę i tam, gdzie było to możliwe, odpowiednio rozgrywać za pomocą agentury, jakichś działań, skłócania, no cały arsenał właściwie metod esbeckich dla osiągnięcia konkretnych celów politycznych wyznaczanych przez kierownictwo państwa generała Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, w moim przekonaniu no, kluczowego w ogóle człowieka numer dwa w zasadzie w państwie. Antycypując naszą debatę, rozmowę z Witkiem, no to trzeba powiedzieć, że te wytyczne o zastępowaniu czy wprowadzaniu do elit solidarnościowych podziemia swoich ludzi, swojej agentury, no będzie miała taką konsekwencję w 92 roku i pewnego śledztwa, które UOP prowadził w ramach zidentyfikowania agentury Wydziału 11, która została wyprowadzona poza kontrolę resortu spraw wewnętrznych, ale to tak właśnie sygnalnie. Dobrze. Ostatnie pytanie dotyczące tego tematu rysu historycznego. Końcówka, znaczy kiedy się kończy działalność Wydziału 11? Jaka jest po prostu terminy końcowe funkcjonowania tej jednostki? Wydział 11 formalnie przestał istnieć z dniem 1 września 1989 roku. W praktyce dokumenty były antydatowane i to jest raczej druga połowa września, kiedy te decyzje zostały podjęte. I to ma związek z tym, co się stało po prostu na arenie politycznej. To znaczy został zaprzysiężony rząd Tadeusza Mazowieckiego, pojawili się ci solidarnościowi ministrowie w różnych resortach, aczkolwiek nie w siłowych. I to pociągało za sobą, można patrząc z punktu widzenia Służby Bezpieczeństwa, bo to pociągało ze sobą konieczność podjęcia pewnych działań i zabezpieczenia się przed ewentualnymi skutkami jakiejś aktywności tych środowisk nowych elit, powiedzmy tak. W związku z tym zaczęto niszczyć dokumenty. Natomiast wydaje mi się, że jednym z pretekstów do niszczenia dokumentów były działania reorganizacyjne, które wtedy miały miejsce w MSW. W wywiadzie to była tylko kwestia zmiany numeru tego wydziału, to znaczy 11 stała się 9, ale w zasadzie byli to ci sami ludzie, bardzo podobne kompetencje, natomiast nigdy nie znalazłem takiego dokumentu, gdzie by było określone, jak ten wydział wtedy formalnie się nazywał. To znaczy już ta walka z dywersją ideologiczną w nowych realiach nie wchodziła w grę, więc trudno mi jest powiedzieć, jak dokładnie się nazywał. Natomiast zmieniono troszeczkę akcenty, to znaczy położono nacisk na te działania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, uznając, że w tych nowych realiach to oczywiście będzie dobrze wyglądało. Natomiast to wszystko następowało stopniowo. Jeżeli spojrzymy
spojrzymy na MSW szerzej, to także z 1 września 89, ale również w tym przypadku antydatowano dokumenty, zlikwidowano główne departamenty i biura w MSW te działające operacyjnie. Niektóre z nich połączono ze sobą, zmieniono nazwy. I czyniąc coś takiego, dano sobie zielone światło do niszczenia dokumentacji. W tym sensie, że można było właściwie, ponieważ te jednostki już formalnie nie istniały, no to można było pod hasłem na przykład przeglądu, niszczenia starej, nieprzydatnej dokumentacji pewnych rzeczy się pozbyć. No i te dokumenty takie najbardziej kompromitujące wydaje się, że już wtedy zaczęły znikać. Część była niszczona, część prawdopodobnie opuszczała resort w sposób nielegalny. Tu najbardziej znaną sprawą, aczkolwiek kompletnie niezwiązaną z wywiadem, to jest sprawa akt TW Bolek, które znalazło się w rękach ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka w nieznanych bliżej zresztą okolicznościach. Natomiast no, te materiały były niszczone systematycznie, jeszcze przeglądane. Jeszcze mamy sprawę Zabiegały, pułkownika z Katowic. A to tak, z tym, że w jego przypadku to ja nie wiem, czy on miał u siebie w domu jakieś całe sprawy, czy pojedyncze dokumenty, bo to jest... Nie... Bo opinia publiczna w ogóle nie wie, nie zna spisu tych dokumentów, tylko rodzaje dokumentów, ale kontynuuj. No tak, tak, no bo jednak czym innym jest wyniesienie pojedynczych kartek, które się miało zniszczyć, a czym innym jest pełnych teczek. No ale mówię, to są różne przypadki. Natomiast kulminacja tego procesu niszczenia dokumentacji miała miejsce w połowie stycznia 90 roku. Trzeba dodać, że niedługo potem zlikwidowano PZPR, czyli właśnie wszystko się waliło. Nawet jak chodzi o kontakty z KGB, to było tak, że właściwie już one powoli zaczynały zamierać i przedstawicielstwo KGB też już opuściło taki budynek, w którym wcześniej funkcjonowało i przeniosło się do ambasady. W związku z czym te zmiany były bardzo poważne. Natomiast w moim przekonaniu, już tę tezę też przy okazji spotkań tutaj mówiłem, wydaje mi się, że to, co się stało w NRD, czyli kiedy demonstranci wtargnęli do siedziby Stasi i splądrowali szafy, splądrowali jakieś dokumenty, po prostu znalazły się w niepowołanych rękach, wydaje się, że to zrobiło bardzo duże wrażenie i po prostu postanowiono dokończyć dzieła zniszczenia. W praktyce było to czasem tak, że sprawa, na przykład ta, która była prowadzona przez lata 80., ona została zniszczona we wrześniu. Założono nową teczkę pod nowym kryptonimem na tego samego figuranta, prowadzono przez parę miesięcy, a w styczniu ją zniszczono. Jest takich kilka przypadków, tu być może nawet o niektórych jeszcze powiemy. W każdym razie no to jest problem dosyć poważny, to znaczy przy badaniu tego, co robił Wydział 11 i Wydział 9, my dysponujemy bardzo okrojoną bazą dokumentacji. Jak się oczywiście przeszpera to wszystko, co mamy w archiwum, można niektóre rzeczy ze sobą połączyć, ale jednocześnie jest bardzo wiele obszarów, w których wydaje się, że w oparciu o te dokumenty, które mamy, my nie będziemy w stanie po prostu ustalić roli pewnych ludzi, przebiegu operacji, a nawet powiedzmy zakresu wiedzy, jaką Departament Pierwszy uzyskał, no bo po prostu dysponujemy bardzo mocno poszatkowanym materiałem. Natomiast z drugiej strony, i temu służył tekst z książki Konfidenci, te niektóre wątki można próbować ze sobą połączyć i zobaczyć powiedzmy ten szerszy obraz. I to zresztą paradoksalna sytuacja, bo na ogół kiedy pisze się syntezę, to się ją pisze na podstawie gruntownych badań szczegółowych. W tym przypadku tych badań szczegółowych nie było w oparciu o co zrobić, więc od razu powstała synteza. Ten tekst był wydany w 2015 roku. Ja od tego czasu opublikowałem jeszcze kilka tekstów na ten temat. Znajdowałem też różne dokumenty, dlatego że kiedy był likwidowany zbiór zastrzeżony IPN, stały się dostępne materiały rezydentur zagranicznych wywiadu, teczki pracowników zewnętrznych i przede wszystkim akta osobowe oficerów. Dzięki temu też dzisiaj, gdybym to pisał, to bym parę rzeczy napisał inaczej, bo tam w kilku przypadkach wydaje mi się, że można było to napisać precyzyjniej. No ale to jest, mówię, tekst, który powstawał w czasie, kiedy po prostu część dokumentów była kompletnie niedostępna. I no, że tak powiem, jako badacz robiłem, co mogłem, żeby to poustalać, co się da. Więc to była taka pierwsza synteza tego wszystkiego. Natomiast jeszcze wspomniana ta sprawa z lat 90. jest ciekawa, dlatego że my jako Archiwum IPN przejęliśmy materiały ze śledztwa w sprawie nielegalnego niszczenia dokumentów w dawnym Wydziale 11, właściwie już wtedy 9. Natomiast one zostały przekazane do IPN w takiej postaci, gdzie właściwie mamy kserokopię tych dokumentów, które i tak mamy, czyli protokołów brakowania, czyli potwierdzeń takich, że sprawy były niszczone. Natomiast nie ma żadnych tam protokołów z przesłuchania,
przesłuchań, czynności, jakie podjęto. A to z punktu widzenia badacza byłoby bardzo ważne, dlatego że właściwie dowiedzielibyśmy się od środka prawdopodobnie, być może z zeznań oficerów w te sprawy zaangażowanych, jak oni te sprawy ówcześnie postrzegali, co tam się działo. No, paradoks jest taki, że w przypadku niektórych spraw dotyczących niszczenia dokumentacji my te dokumenty dostawaliśmy ze służb. W tym przypadku dostaliśmy to tak okrojone, że w zasadzie nic się na ten temat nie da powiedzieć, poza faktem, że coś takiego rzeczywiście miało miejsce. No, Witold mówi o odpryskowej sprawie, którą realizowali po ukadrowieniu dwaj pracownicy Wydziału Studiów w czasach rządu Antoniego Macierewicza jako ministra spraw wewnętrznych i w okresie rządów premiera Jana Olszewskiego. No to jest jakby ten, że tak powiem, odchudzony urobek ich. Rzeczywistość wygląda troszeczkę lepiej, bogaciej, ale chcę powiedzieć Państwu, że z dokumentacją nie jest tak źle, jak mówi Witold, bo, o czym udowodnimy przy sprawie chociażby Widal, która się o dziwo cudem zachowała, ale to nasz gość o tym szerzej i głębiej Wam opowie. Przechodzimy teraz do takiego działu, tutaj z Witkiem wynegocjowaliśmy trzy nazwiska, twarze Wydziału 11. Na więcej się nie dał, nie pozwolił zgodzić się, pewnie ze względu na czas, który by to zabrał. Wybraliśmy takie osoby wyróżniające się pod różnymi względami, nie tylko profesjonalizmu takiego, bym powiedział, operacyjnego wywiadowcy, ale też i pewnych osobowości, mówmy się, tak? I dokonań też tych niestety krwawych. I teraz tak, mamy trzy nazwiska, to jest pułkownik Henryk Wróblewicz, następnie pułkownik Henryk Bosak i oczywiście skończymy na ostatnim naczelniku Wydziału 11, najbardziej powiedział aktywnym, takim wyróżniający się, to jest pułkownika Aleksandra Makowskiego. I ja pozwolę sobie po prostu przeczytać to, co jest na slajdzie, żeby dla Państwa była pewną pigułką informacji takiej faktograficznej co do tych oficerów, a myślę, że już takie smaczki, taką syntezę tych osób wkomponowanych w działalność Wydziału 11 Departamentu I opowie nasz gość. No i widzicie Państwo na slajdzie fotografię pułkownika Henryka Wróblewicza, rocznik 23, zmarł w 2009 roku, czyli 3 lata, przepraszam, to jest, ja muszę to powiedzieć, po sfuszerowanym śledztwie pani prokurator Ewy Koj w sprawie zamordowania księdza Franciszka Blachnickiego, a on był zaangażowany w sprawę Gontarczyków, nie został przesłuchany na tą okoliczność. I tak, w komunistycznych organach represji od 1946 roku brał udział w walkach ze zbrojnym podziemiem. To jest cytat z dokumentu zresztą uzyskanego dzięki Witkowi. I tutaj jest cytat. Dzięki jego umiejętnemu rozpracowaniu została zlikwidowana banda AK, która dokonała zabójstwa na sekretarza ambasady angielskiej, szef wywiadu na okręg pseudonim MAT, likwidacja dowódcy PAS NZS, dowódcy bojówek oraz po linii sanacyjnej do rozpracowania podziemia AK. Czyli widzicie Państwo, że Henryk już miał sporo krwi polskich patriotów na rękach. W latach 1946-1956 w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, potem Departament III MBP, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Departament IV i Departament IX. Od 1956 roku w Departamencie I SB, czyli wywiad. Od 1967 zastępca naczelnika. To nie ja. Od 1977 do 1990 zastępca naczelnika Wydziału 11 Departamentu I, a przedtem Wydziału 8, jak dobrze pamiętam, prawda? Czyli ta linia zwalczania dywersji ideologicznej była kontynuowana jeszcze wcześniej. Chyba jeden z najdłuższych zajmowanych stanowisk, o ile dobrze pamiętam, w Departamencie I. Z resortu odszedł na własną prośbę w lutym 1990 roku w wieku 66 lat, po 44 latach służby w Urzędzie Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Witku, dlaczego uznajemy tą osobę za wybitną dla realizacji celów Wydziału 11 i skuteczną? Henryk Wróblewicz wydaje mi się w ogóle jednym z najciekawszych oficerów Departamentu I w jego historii. To był w czasie II wojny światowej więzień obozu koncentracyjnego Dachau. Potem, kiedy obóz został wyzwolony, on znalazł się w tej części wschodniej Niemiec. Pomagał, czy działał w obrębie takich grup, które zajmowały się demontażami
fabryk niemieckich i tutaj mocno współpracował z Sowietami. Kiedy znalazł się w Polsce, dosyć szybko zatrudnił się w UB. Tematyka, którą się zajmował, tu zresztą to częściowo widać, dotyczyła przede wszystkim polskiego podziemia. To pojęcie podziemia sanacyjnego jest pewnego rodzaju skrótem myślowym, ale tak po prostu określano tą część, nazwijmy to, wojskową struktur podziemnych, ale także struktur emigracyjnych, bo na przykład pojęciem sanacji określano krąg skupiony wokół generała Andersa, więc to jest wszystko rodzaj skrótu myślowego. W każdym razie jego działalność w tym okresie była bardzo szeroko zakrojona i on już wtedy sprawował stanowiska kierownicze. Zresztą z tego powodu on się powinien w przyszłości znaleźć, nasz jego biogram się powinien znaleźć w leksykonie bezpieki, dlatego że on się tutaj łapie do tej siatki haseł, być może to hasło zapytam napisze. To był Sowiet? Nie, no to był Polak. Tak, natomiast... ale w sensie, że tak powiem, prowadzenia, jakby zagospodarowania w organach bezpieczeństwa PRL-u przez Rosjan. Znaczy, ja bym powiedział, że to był typowy oficer UB. A UB samo z siebie było mocno sowietyzowane. No mamy strukturę, w której doradcy sowieccy odgrywają rolę wiodącą, wręcz jeżeli chodzi o na przykład kierunkowanie zadań i nadzorowanie niektórych operacji. Więc siłą rzeczy on takie kontakty musiał mieć z racji pełnionego stanowiska w tych poszczególnych departamentach. Natomiast w 1956 roku trafił do wywiadu. To był taki okres, kiedy w wywiadzie wzmacniano struktury wyróżniającymi się oficerami z aparatu i terenowego, i z innych jednostek operacyjnych centrali resortu. I od samego początku trafił do wydziału emigracyjnego. Tam przez pewien czas pracował w sekcji, która zajmowała się środowiskami endeckimi. Potem na początku lat 60. kierował zespołem zwalczającym PSL. Te działania były bardzo ciekawe, dlatego że powołano między innymi taki uzurpatorski PSL, który miał być kontra Mikołajczykowi, zbudowany na agenturze, więc taka w ogóle właściwie wydmuszka kompletna agenturalna. Bardzo ciekawa operacja z początku lat 60. I potem cały czas w tym wydziale był i przy różnych sprawach się pojawiał. Taką jego specjalnością, coś co powiedzmy go wyróżniało, było to, że zajmował się redakcją paryskiej kultury przez wiele lat. Tutaj na tym dokumencie mamy między innymi wspomniane, jeżeli ja dobrze pamiętam, o sprawie czołowy ośrodek Agora. Agora to jest kryptonim sprawy na paryską kulturę właśnie. I ta sprawa jest pod tym względem ciekawa, że Wróblewicz nie miał wyższego wykształcenia, ale jednocześnie jakby jego ambicje intelektualne i wiedza sprawiały, że on sobie bardzo dobrze radził w tych sprawach operacyjnych w środowiskach intelektualnych i dobrze sobie radził, jeżeli chodzi o dialog z osobami na takim poziomie wyższym. W związku z tym tutaj pisano czasem o nim w ogóle, że ma właśnie pełną wiedzę na temat w ogóle funkcjonowania redakcji, kto jest kim, jak to wszystko działa. No i można znaleźć sporo spraw, które wskazują, że to by było permanentne poszukiwanie agentury, która by tam dotarła, która by tam weszła do środka. Wśród osób, które na jakimś etapie prowadził, była na przykład sekretarka paryskiej kultury, tutaj pseudonim Lutus. Opisujesz to w tej książce. Tak, to opisuję w tej książce. Tu jeszcze warto zwrócić uwagę na kryptonim Sechu. To jest żona Petera Rajny, której sprawę prowadził w Berlinie. Natomiast warto powiedzieć o tym, to jest może mało znane, ale ciekawe, że w latach 80., kiedy żona Petera Rajny zmarła, on prowadził dialog operacyjny z Peterem Rajną i to jest interesujące, że w książce Bliski szpieg, która dotyczy sprawy żony, Peter Rajna bardzo dużo napisał o swoich kontaktach z Henrykiem Wróblewiczem, natomiast on tam się stara przedstawić jako ofiara. Natomiast w gruncie rzeczy, jak ta ofiara się co chwilę po przyjeździe do Warszawy spotyka z pułkownikiem SB, to jest co najmniej zastanawiające. Natomiast to też pokazuje, że to był człowiek, który potrafił sobie zjednać osoby, które niekoniecznie były nastawione do PRL w sposób afirmatywny, więc to jest w ogóle bardzo interesująca sprawa. Działania Wróblewicza doprowadziły do tego, że w latach 70. został zdekonspirowany, dlatego że próbując zwerbować razem z jednym jeszcze współpracownikiem, wyjechali w parze, jednego z pracowników Radia Wolna Europa, obaj zostali aresztowani. No i wtedy został całkowicie zdekonspirowany. To oznaczało, że
na placówki do krajów zachodnich, to już raczej nie miał co liczyć, że pojedzie. Ale nie zmienia to faktu, że wyjeżdżał w te różne delegacje służbowe bardzo często i jak sobie tak myślę, to nie wiem, czy znam akta osobowe funkcjonariusza, których jest więcej zgód na wyjazdy w delegacje. Kiedy dostał to stanowisko zastępcy naczelnika, to właściwie on zajmował się głównie prowadzeniem własnych spraw. I to też jest charakterystyczne. Jeżeli osoba nie miała wyższego wykształcenia, teoretycznie nie powinna dostać takiego stanowiska. W praktyce, ze względu na zasługi i pozycje, było takich kilku oficerów, którzy zostali awansowani i to był właśnie między innymi on. Warto też wspomnieć, że w drugiej połowie lat 80. Wróblewicz prowadził z sukcesami działalność przeciwko Solidarności Walczącej. Między innymi prowadził takiego agenta o kryptonimach Diodor i Eneasz, który odegrał ważną rolę w sprawie księdza Blachnickiego, to znaczy on był tym człowiekiem, który przekazywał wiadomość z Wrocławia do Moguncji, do Andrzeja Wirgi, jako taki łącznik. To jest ta informacja o tym, że Gontarczykowie współpracują i to jest właśnie ta informacja, którą się posłużył Wirga, przekazując, przekonując tuż przed śmiercią księdza Franciszka Blachnickiego o tym, że Gontarczykowie są nasłani przez SB. Zaraz potem zmarł. Tak, także to pokazuje, że ten oficer działał na bardzo szeroką skalę. Natomiast jak się też czyta te akta osobowe, widać, że to był raczej typ indywidualisty, że on się nie nadawał do pracy zespołowej, że raczej w zespole to dominował i narzucał swoją wolę, w związku z czym po prostu umożliwiono mu działalność, można powiedzieć, że prawie że indywidualną. Natomiast z tego rzeczywiście, to wynika zaraz przy tak, sprawie Widal prawdopodobnie wyjdzie. Tak, natomiast rzeczywiście miał spore sukcesy. Tutaj po prawej stronie ekranu macie Państwo no, w takiej jakości, jakim było to możliwe, zgoda na jego wyjazd w 1988 roku w kwietniu. Tutaj funkcjonuje pod nazwiskiem Wojciech Adamczyk z Robertem Bieleckim Grochalem, tak, czyli oficerem prowadzącym Gontarczyków. Oni właśnie odbierali po ewakuacji Gontarczyków w kwietniu 1988 roku, czyli tuż przed zaaresztowaniem przez kryminalną policję RFN-u. I to jest właśnie dokument mówiący o zgodzie na tę realizację tego zadania, a w lewym górnym rogu macie Państwo właśnie wniosek o oryginalne podanie o przyjęcie do Urzędu Bezpieczeństwa ze stycznia 1946 roku. Czy coś jeszcze jest, Witku, bo i tak wrócimy do Wróblewicza. Zdążyć ze wszystkim. To idziemy dalej, dobrze. Kolejną twarzą jest wspomniany pułkownik Henryk Bosach, rocznik 1931. 2015 rok zmarł mu się, czyli ile mamy, 6, 4, 9 lat po sfuszerowanym śledztwie przez prokuraturę Wykoj. Też nie został w ramach sprawy dotyczącej morderstwa księdza Blachnickiego przesłuchany przez panią prokurator i w spokoju, poczuciu bezkarności zszedł z tego łespadolu. W MSW od 1951 roku absolwent dwuletniej szkoły oficerskiej Centrum Wyszkolenia MBP w Legionowie. Od sierpnia 1953 roku w wywiadzie PRL, placówki w Rabacie, w Genewie, w Belgradzie, zastępca naczelnika Wydziału III Departamentu I SB, pierwszy sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR przy Departamencie I, duży awans partyjny. W latach 1982-1985 naczelnik Wydziału 11 Departamentu I SB. I rozumiem, to nowa era dla Wydziału w działalności. Następnie do 1990 roku oficer punktu operacyjnego w Budapeszcie o pseudonimie Kosak. On też Gontarczyków odbierał z granicy i przewoził i przesłuchiwał. Po 1990 wstąpił do SLD, radny miasta stołecznego Warszawy, opublikował 8 fabularyzowanych książek o wywiadzie PRL. Ostatnie dwie, Kurier z Brukseli i Konspiracyjny Łącznik, opowiadają o działaniach Wydziału 11 Departamentu I. Barna postać, sam go poznałem właśnie wtedy, kiedy był radnym miasta stołecznego Warszawy. To było za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Rzeczywiście, no, że tak powiem, już wtedy pamiętam nasze rozmowy i pod jakim wrażeniem byliśmy w ogóle lektur jego pisarstwa, bo nie konfabulował jak inny, że tak powiem, biograf Departamentu I, natomiast w sposób zawalowany, fabularyzowany opisywał swoje historie, które, zresztą pamiętam, po latach były w jakiś sposób przez ciebie rozszyfrowane w oparciu o dokumentację już źródłową pozostającą w Instytucie Pamięci Narodowej. Dobrze, na czym polegała wyjątkowość w tym wypadku tej osoby i roli, jaką odegrał dla Wydziału 11?
Tutaj znowu muszę powiedzieć, że to był jeden z najciekawszych oficerów w Departamencie Pierwszym, już drugi, ale to rzeczywiście mamy nieprzypadkowe osoby. Ze względu na to, że Henryk Bosak był osobą nietuzinkową pod wieloma względami. Ale mówmy po kolei. To, co jest w ogóle na początku ciekawe, to jest to, że jak się przeczyta jego życiorys, to jest bardzo rzadką sprawą to, jeżeli oficer sam mówi o swojej współpracy z UB. On mianowicie opisał w swoim życiorysie, że bodaj w roku 49 zaczął pracować, w ogóle wtedy był jeszcze nieletni, to jest w ogóle fascynujące, że UB zwerbowało nieletniego, no ale on miał operować w środowisku młodzieżowym. Wkrótce stał się pełnoletni i przez kilka lat na bodaj Opolszczyźnie czy Dolnym Śląsku działał w jakichś strukturach takich okołopartyjnych, ale też w harcerstwie, w związku z czym w tych środowiskach zbierał informacje, natomiast młodzieżówka partyjna skierowała go do Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie. I on był jednym z wyróżniających się absolwentów tej szkoły i jako właśnie taki prymus został wybrany do pracy w wywiadzie. Na początku tego koleje losu w wywiadzie nie wskazywały na to, że to może w przyszłości być ktoś, kto odegra jakąś poważniejszą rolę, dlatego że ze względu na wadę wzroku i w ogóle problemy zdrowotne zakładano, że on się po prostu nie będzie do tego nadawał, że on będzie miał problem na przykład z wykryciem obserwacji w trakcie działań jakichś za granicą. Natomiast przyszłość pokazała, że było inaczej. Tym, co go wyróżniało, było to, że na przykład już w okresie października 56, kiedy ten resort się przekształcał, bardzo różne takie burzliwe wydarzenia miały miejsce w resorcie. On był sekretarzem partyjnym jednej z dwóch organizacji partyjnych w wywiadzie, tej mniej ważnej dla personelu pomocniczego, no ale jednak był. Pracował w ewidencji, potem pracował na przykryciu w MSZ-cie, w Departamencie Łączności, natomiast wybił się w Rabacie. Czy mniej ważny? A tu jest w prawym dolnym rogu taki skan, bardzo ciekawy w aspekcie zresztą tego zespołu, tutaj prawie, aspekcie tego zespołu do spraw Chin. Jest taka delegacja dla Bosaka. Proszę o wyrażenie zgody na delegowanie pułkownika Henryka Bosaka, sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR przy Departamencie Pierwszym oraz pułkownika Stefana Kwiatkowskiego, zastępcy naczelnika, etc. w podróż kurierską w relacji Moskwa-Pekin-Hanoi, Wietnam, tak, w dniach od 7 do 25 listopada bieżącego roku. Pułkownik Bosak i pułkownik Kwiatkowski przeprowadzą w Pekinie rozmowy dotyczące problematyki zawodowej i partyjnej punktów operacyjnych w Chińskiej Republice Ludowej. Czy to nie jest kontynuacja zadania tego podzespołu właśnie do spraw Chin? No tak, dlatego że Stefan Kwiatkowski to był naczelnik, zastępca naczelnika w Wydziale 8. To był oficer, który sam pracował przez pewien czas kierując punktem operacyjnym w Pekinie. Lata 70., tak? Także to wszystko jak najbardziej się tutaj zgadza. I problematyka chińska to była tematyka, która z jednej strony dla PRL nie miała aż tak dużego znaczenia, natomiast ona była kluczowa dla Związku Sowieckiego, bo ten konflikt sowiecko-chiński to była tematyka, która rozpalała wyobraźnię na przykład sowietologów w Stanach Zjednoczonych i przez lata to badano, czy ten konflikt jest, czy go nie ma, jakie są tam niuanse i tak dalej. Na prowadzenie działalności operacyjnej w Chinach to była sprawa niezwykle trudna, no bo tam w ogóle nie było mowy o prowadzeniu działalności w oparciu o agenturę. Natomiast taka historia jak tutaj, no to jest dosyć klasyczna, to znaczy to jest po prostu wizytacja placówek zagranicznych, a przy okazji podróż kurierska, czyli w trakcie tego po prostu jako kurierzy dyplomatyczni MSZ-owscy wyjechali, wieźli worki z pocztą dyplomatyczną i jakieś listy kurierskie, natomiast po drodze dokonywali inspekcji. Czasami takie wyjazdy też wykorzystywano do jakichś spotkań z niektórymi współpracownikami, no ale przede wszystkim to była taka forma kontroli własnego personelu i własnych placówek. Natomiast jeszcze wracając do Bosaka w przynajmniej lat 60. 70., on się wybił w Rabacie, dlatego że w pewnym momencie tak się złożyło, że był zmuszony przejąć kontrolę nad placówką, był po prostu główną osobą, jako bodajże chargé d'affaires kierował placówką. I w latach 70. zaczął pełnić funkcje kierownicze w Wydziale Kontrwywiadu Zagranicznego, specjalizował się we Francji. Ten dokument, który mamy tutaj u góry odnośnie 74. roku dotyczy okresu, kiedy
prowadził działania na kierunku francuskim z rezydentury w Genewie. Podjęto dosyć śmiałą próbę werbunku pracownika francuskich służb specjalnych w pociągu Mistral. To Bosak w jednej ze swoich powieści, werbownik, rezydent z Genewy, no to generalnie ten wątek tej operacji wracał. On wtedy został zdekonspirowany, co oznaczało, że do krajów kapitalistycznych na placówki to za bardzo już wyjechać nie mógł, ale to mu właściwie nie przeszkodziło w rozwoju kariery. Kiedy wrócił z Genewy, właśnie został sekretarzem organizacji partyjnej. To była bardzo ważna funkcja, no bo to był w zasadzie członek dyrekcji całego departamentu, ten pierwszy sekretarz partii. No to takie były realia, że ta rola sekretarza była bardzo istotna. Między innymi on uczestniczył w opiniowaniu wyjazdów zagranicznych ludzi, na przykład na placówki i awansów. No także to generalnie było bardzo ważne stanowisko. Potem znalazł się w Belgradzie, gdzie kierował tamtejszym punktem operacyjnym. I to, co jest charakterystyczne dla Bosaka podczas pobytu w Jugosławii oraz pod sam koniec kariery na Węgrzech, to jest to, że on nawiązał masę kontaktów z różnymi ludźmi i on w tych krajach, które teoretycznie były na uboczu, potrafił zdobywać dane dotyczące w zasadzie polityki światowej, dlatego że on był bardzo aktywny w korpusie dyplomatycznym i to się spotykał i nie tylko z towarzyszami z krajów wschodnich, ale i z zachodnich. Tam stanowił swego rodzaju atrakcję, ponieważ no, był zdekonspirowany jako oficer wywiadu, ale generalnie chciano z nim rozmawiać, a on sam dzięki swojemu usposobieniu bardzo dużo okoliczności, że tak powiem, dużo robił ku temu, żeby okoliczności były. W związku z czym ten urobek placówek pod jego kierownictwem był imponujący, natomiast jak spojrzy się zwłaszcza na ten sam okres końcowy, na Budapeszt, to to jest aż niewiarygodne po prostu, ile informacji stamtąd płynęło i jakie kontakty tam zdobył. Bo on się tam właściwie z całą wierchuszką tamtejszej SB spotykał, ale także i z ludźmi jakimiś z wojska. No, niesamowite to jest po prostu, jak się na to patrzy. W takiej relacji filmowej, telewizyjnej dla programu Anity Gargas, magazyn śledczy, wiele lat temu przy sprawie Gontarczyków, on opowiada, że przemycenie, znaczy jakby przekroczenie Gontarczyków na granicy jugosłowiańsko-węgierskiej bez jakiegokolwiek odnotowania w dokumentacji i przepuszczenia załatwił u samego szefa SB tamtejszego. Tak, i to nie miał otwarte dziwić. Drzwi do najwyższych hierarchów Służby Bezpieczeństwa Węgierskiej Republiki Ludowej. Tak, dlatego że oficer, który kierował tym punktem operacyjnym w Budapeszcie, był po prostu łącznikiem MSW z tamtejszymi służbami, więc to była zupełnie naturalna pozycja do tego. Natomiast co jeszcze warto powiedzieć? No jego pojawienie się w Wydziale 11, można powiedzieć, że zdynamizowało działalność tego wydziału bardzo mocno. To już było w okresie stanu wojennego. Jego poprzednik Czesław Jackowski trafił do pionu analitycznego, potem został wicedyrektorem wywiadu. Natomiast Bosak, mam wrażenie, że jakby to powiedzieć, uoperacyjnił ten wydział. To znaczy zaczął on działać dużo bardziej ofensywnie. Bosak zdecydowanie postawił na tą młodą kadrę, pościągał takich młodych operatywnych oficerów, którzy się po prostu przy nim wybili i między innymi tu właśnie wspomniany Aleksander Makowski jest dobrym przykładem, bo to był jeden z tych młodych gniewnych, którzy tam rzeczywiście wtedy bardzo dużo zrobili. No i w 1985 roku w lipcu nastąpiła tutaj wymiana, to znaczy właśnie Bosaka zastąpił Makowski. Myślę, że Bosak miał na to wpływ na dobór swojego następcy. Ja jeszcze mogę powiedzieć właśnie a propos tych jego książek. One są rzeczywiście czymś nietypowym, dlatego że on je zaczął wydawać już naprawdę wiele lat temu, kiedy o tych sprawach niektórych w ogóle się nie mówiło, dokumenty były tajne. Te książki są ciekawym świadectwem w ogóle mentalności. Nie można ich traktować dosłownie, dlatego że tam jest jednak bardzo dużo fikcji literackiej, jakichś opowieści takich kryminalno-romansowych, które są jakąś kompletną fantazją. Natomiast tam można znaleźć odniesienia do pewnych spraw. Pojawiają się niektóre opinie charakterystyczne dla jakiejś grupy, na przykład z Departamentu Pierwszego, która, bo tam były różnego rodzaju koterie, więc... załatwiał porachunki. Tak, on był generalnie w dobrych relacjach z generałem Mirosławem Milewskim, więc w latach 80. to powiedzmy nie była osoba lubiana, mówiąc delikatnie, przez Czesława Kiszczaka, ale mimo wszystko on się w tych
różnych właśnie grach dobrze odnajdował. No jeżeli mówimy też o dalszej jego działalności, ja tylko żałuję jednego, to znaczy ja próbowałem nawiązać kontakt, znaczy nawiązałem nawet kontakt z Henrykiem Bosakiem, to było na parę miesięcy przed jego śmiercią. To był rok 15, wtedy były niesamowite upały, mieliśmy się spotkać, on zresztą mieszkał bardzo blisko ambasady Federacji Rosyjskiej i gdzieś w tamtym rejonie mieliśmy się spotkać, ale on po prostu do mnie wtedy odzwonił, zresztą takim dyszącym głosem, powiedział, że on nie da rady, że on się fatalnie czuje i tak dalej. No i on właśnie zmarł jesienią 15 roku. Ja uważam, że to była z mojej perspektywy jako badacza olbrzymia strata, dlatego że ja między innymi chciałem z nim o tym pogadać, jak wyglądały kulisy października 56 w wywiadzie, czyli tego bardzo burzliwego okresu, gdzie on jakąś rolę odegrał, natomiast no, brakowało mi świadków z tych czasów, a on należał właśnie do tych starszych oficerów, którzy byli chętni, żeby się spotykać i z dziennikarzami, i z badaczami. Natomiast przyznaję, że się spóźniłem i bardzo tego żałuję, no ale niestety. Przyjęte. Dobrze, to jeszcze raz. Henryk Bosak był w pełni zaangażowany od początku do końca w sprawę operacji wydobywczej JON, czyli małżeństwa Gontarczyków. Kolejna osoba, która też była zaangażowana w tę sprawę, ale chyba najbardziej celebrycka, pułkownik Aleksander Makowski. O rodzinie resortowej można by tutaj chyba jego godzinami opowiadać. Rocznik 1951, 72 lata. W służbie od 1972. Pierwszy rocznik OKKW, to jest bardzo ważne. Tam był Czempiński, tak. Sewerski, o ile dobrze pamiętam, tak. Później był Sewerski. No ale Czempiński, tak, i Makowski, tam była ta przyjaźń zawiązana. Jeszcze paru takich ciekawszych oficerów wspólnie kończyło ten rocznik. Nazwisko legalizacyjne, którym się posługiwał, Stępiński. Od 1981 roku oficer Wydziału 11 Departamentu 1 SB. Od 83 zastępca naczelnika, od 1983 do 80, no przepraszam, od 85 do, tu jest pomyłka, 88 naczelnik Wydziału 11 Departamentu. Następnie rezydent wywiadu w Rzymie o pseudonimie NIRT, negatywnie zweryfikowany, funkcjonariusz SB, chociaż są jego czasami relacje, że on nie podszedł pod tą weryfikację. Niestety ze względu na kruchość i bałaganiarstwo dokumentacji prowadzonej przez Centralną Komisję do Spraw Weryfikacji Centralnych Kadr SB nie możemy tego zweryfikować. Po 1990 roku, bardzo ważna postać dla współczesnych służb, tajny współpracownik zarządu wywiadu UOP do 2001 roku, od 2002 do 2006 niejawny współpracownik Wojskowych Służb Informacyjnych. Pracował w spółce Intercommerce, która należała do jego agenta Rudolfa Skowrońskiego, pseudonim Tomek Setti. Wraz z innymi byłymi funkcjonariuszami Departamentu I SB oraz czynnymi oficerami UOP współtworzył grupę Consalnet i tutaj jako adnotację to chcę Państwu tylko pokazać. O, to są oficerowie, z którym on założył grupę Consalnet w latach 90. Ta pierwszy wiersz to jest kierownictwo z Banaszkiewiczem i Biednarzem, wieloletni członkowie zarządu i zasiadający w spółkach zależnych. Schuster, Mikstal, no i bardzo ciekawa postać, bo poza departamentem pierwszym Leszek Ciecholewski, departament drugi, wydział szósty. Tutaj było opowiadane o porwaniu Michała Mireckiego. To jest ten właśnie wydział, szósty departament, potem aktywny wieloletni funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa. Consalnet został założony pod kontrolą UOP. Tu powinno być jeszcze w ogóle nazwisko i fotografia Jerzego Koniecznego, byłego zastępcę szefa UOP-u i zastępcę Milczanowskiego, a potem szefem UOP-u, kiedy Milczanowski był ministrem spraw wewnętrznych. To wracamy do osoby pułkownika Aleksandra Makowskiego. Po sprawie, czy też po konferencji marcowej szefa prezesa IPN-u Karola Nawrockiego oraz ministra Ziobro dotyczącej okoliczności, czy też ustalenia faktu zabójstwa poprzez otrucie księdza Franciszka Blachnickiego, Sławek Cęckiewicz opublikował na Facebooku taki oto wpis. Kiedy SB mordowała księdza Franciszka Blachnickiego, operację realizował Wydział 11 Departamentu I MSW, to szefem tego wydziału był pułkownik Aleksander Makowski. Tak, ten, który był bohaterem TVN-u i Platformy Obywatelskiej po 2006 roku.
PO nawet stanęło w jego obronie, kiedy okazało się, że był źródłem osobowym WSI na odcinku afgańskim. Przeczytajcie antyraport Platformy o likwidacji WSI. Ponadto w czasach rządów PO Makowski miał w prokuraturze status pokrzywdzonego w związku z raportem o likwidacji WSI. Topowi dziennikarze robili z nim wywiady i publikacje, publikowali książki. Wstyd, niesamowite konteksty, historie. Ta historia wciąż trwa, ciąg dalszy nastąpi. I w aspekcie, zanim jakby to powiedzieć, opowiesz o roli pułkownika Aleksandra Makowskiego w działalności Wydziału 11, dalszego rozbujania operacyjnego tej jednostki, to w aspekcie sprawy księdza Blachnickiego na poprzednim spotkaniu udało nam się z powodów technicznych odtworzyć, dzięki uprzejmości Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika, wywiadu, jaki przeprowadził Michał Rachoń w 2014 roku. I to, co odpowiada pułkownik Aleksander Makowski na temat zaangażowania jego i jego wydziału w morderstwie księdza Franciszka Blachnickiego. No dobrze, a jak ze śmiercią księdza Blachnickiego? Pan zajmował się między innymi tą sprawą, pracując jeszcze w strukturach. Zasiąstywaliśmy informacje, tak. No i udało się uplasować wokół tego duchownego bardzo blisko agenturę. Pacek mówi. No, ja tak mówię na podstawie dokumentów, które w IPN-ie się znajdują, na podstawie pańskich pism podpisywanych przez pana, to pan decydował, w jakim miejscu umieścić, a w jakim nie umieścić nową agenturę po powrocie do Polski. Zastanawiam się, bo w tej sprawie ciągle jeszcze nie wiemy, czy ksiądz zginął, czy umarł. Ja też nie wiem. Znaczy, ja wiem, że nie żyje. I uważa pan, że Służba Bezpieczeństwa nie miała z tym nic wspólnego? Na pewno nie wywiad, ponieważ nie wyobrażam sobie celowości takiego działania. No, ani powieka mu nie drgnęła. Dobrze. Witku, to na czym polegała, że tak powiem, rola pułkownika Aleksandra Makowskiego, że tak powiem, w tych bardziej, że tak powiem, większym zakresie i bardziej przemyślanych kombinacjach operacyjnych realizowanych przez Wydział 11. Co on takiego wniósł? Aleksander Makowski był oficerem, który można powiedzieć, że był związany z wywiadem od dziecka, dlatego że był synem wicedyrektora wywiadu Czesława Mackiewicza, który potem przyjął nazwisko Makowski, w związku z czym tutaj Makowski tak naprawdę zaczynał, jako dziecko miał nazwisko Mackiewicz, potem nastąpiła ta zmiana. Jego ojciec był bardzo istotnym oficerem, potem także pracował w służbie zagranicznej, już po prostu w MSZ-cie. I to sprawiło, że on trafił do wywiadu bardzo wcześnie. Był najmłodszym słuchaczem pierwszego rocznika Starych Kiejkut. Ja już tu kiedyś zresztą trochę na ten temat mówiłem. I był jednym z tych, którzy mieli najlepsze noty końcowe. Tam prymusem był Gromosław Czempiński, natomiast Makowski był w ścisłej czołówce. Obaj ci oficerowie zasilili ówczesny Wydział Amerykański, był to Wydział IV i obaj zostali wysłani do Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek na inne placówki, bo Czempiński do Chicago, a Makowski został wysłany do Nowego Jorku. On w pewnym momencie także studiował w Stanach Zjednoczonych na Harvardzie i trzeba sobie powiedzieć, że to, co było jego atutem, to była biegła znajomość języka angielskiego na poziomie równym językowi polskiemu. To brało się po prostu z tego, że on razem z ojcem na przykład, że on się wychowywał w Wielkiej Brytanii, kiedy ojciec pracował jako rezydent w Londynie, w związku z czym ten angielski znał świetnie. I tutaj mogę się odwołać właśnie do książki fabularyzowanej Henryka Bosaka, gdzie on, opisując działalność Aleksandra Makowskiego, podaje, że on się potrafił wcielać w rolę cudzoziemca w kontaktach z różnymi osobami i wykorzystywać te swoje umiejętności i operacyjne, i językowe właśnie w tego typu działaniach operacyjnych, które podobno przynosiły bardzo duże sukcesy. Tam jest mógł werbować pod obcą flagą jedną. Znaczy, tak byłby w stanie. Natomiast to też chodziło o to, że on był w stanie rozmawiać z cudzoziemcami bez większego trudu, a powiedzmy sobie szczerze, znajomość języków obcych w wywiadzie, no z tym bywało różnie. Byli oficerowie znający je bardzo dobrze, ale też może
możemy znaleźć sporo przypadków ludzi, którzy powiedzmy znali go przeciętnie, a czasem nawet słabo, aczkolwiek to raczej ta starsza kadra. W przypadku operacji Wydziału 11 Bosak opisał taką historię, kiedy on jako bodaj dziennikarz amerykański czy angielski z jednym z kierowców przywożących pomoc, kierowców tirów przywożących pomoc z zachodu do kraju, a przy okazji jakieś materiały dla podziemnej Solidarności, że on nawiązał z nim kontakt i że po prostu z nim jeździł i właśnie udawał obcokrajowca wobec ludzi z podziemia, z którymi ten właśnie kierowca się spotykał, którym przywoził te materiały. Tym kierowcą był zresztą taki Holender, który miał pseudonim Driver jako agent. To jest jedno z też z bardziej interesujących źródeł Wydziału 11. I to jest przykład jednej z tego typu operacji, na których można powiedzieć, że wypłynął. No, niewątpliwie to był oficer bardzo operatywny. I także jego byli podwładni, z którymi miałem okazję rozmawiać, mówią, że on po prostu jako szef był bardzo konkretny, wiedział, o co mu chodziło, potrafił to wyegzekwować, jednocześnie nie lubił po prostu ludzi, którzy, że tak powiem, nie przykładali się do tej pracy. Można powiedzieć, że on był zaangażowany w pełni emocjonalnie w tę działalność, ale jednocześnie, jak nawet widzieliśmy na tym nagraniu, to jest człowiek taki zimny i chłodny, z bardzo dużą samokontrolą. Także... Ja myślę, że bez to jest może zbyt... odważna teza, to co powiem, że, ale nie da się napisać historii łopu bez roli Aleksandra Makowskiego. Zresztą w tym samym programie Michał Rachoń stara się zweryfikować wtedy funkcjonujące informacje, że on przez pewien krótki czas był w ogóle zastępcą zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa Makowski. On temu zaprzeczył oczywiście. Natomiast nie da się ukryć, i to już są coraz poważniejsze ku temu potwierdzające dane, tak, tutaj jest, w tym wywiadzie jest to powiedziane, że jego rola jako tajnego współpracownika, jak element aktywów operacyjnych UOP, czy też zarządu wywiadu UOP, nie była nawet na poziomie rezydenta, czyli takiego zaufanego, wyszkolonego, przeszkolonego, tajnego współpracownika, który kieruje innymi tajnymi współpracownikami, tylko jeszcze więcej. To znaczy, że w pewnym sensie Gromosław Czepiński jako szef UOP oddał mu do dyspozycji wręcz część struktury. I nie da się, to jeszcze powtarzam, w pełni opisać funkcjonowanie Urzędu Ochrony Państwa bez tego elementu, bez roli, jaką odegrał sam w sobie Aleksander Makowski i wewnątrz struktury, jak i poza nią, realizując różne zadania, mniej lub bardziej dyskretne, o których wiemy, a o których jeszcze nie wiemy. Dobrze. To ja jeszcze może dopowiem jedną rzecz, to znaczy jedna z najważniejszych osób w UOP, Andrzej Milczanowski, po latach stwierdził, że on żałuje tej decyzji, że ci oficerowie dwaj właśnie z jedenastki, Wiesław Bednarz i Aleksander Makowski, że on im zablokował kariery w tych służbach. On był zdania, że popełnił błąd. I to przyznał publicznie, to jest zresztą do znalezienia w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na 25-lecie, czy tak, któreś tam lecie powstania UOP-u. Tak, zgadza się. Także proszę, kontynuuj. Znaczy nie, to właśnie miałem do powiedzenia. Dobrze. Znaczy to, tak jak mówię, to jest nie tylko kwestia, jakby to powiedzieć, operacji gospodarczych, jak właśnie tutaj takim dowodem jest chociażby Consalnet, tak, ale jakichś spraw, które potem realizował pułkownik Aleksander Makowski za granicą. No i w ramach to, co zostało ujawnione w raporcie z likwidacji wojskowych służb informacyjnych na rzecz wojskowych służb informacyjnych, to też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że przynajmniej na dzisiejszy dzień to, co wiemy, że tą tajną współpracę Makowskiego ze służbą specjalną, jakim był UOP, nie zerwał żaden solidarnościowy szef UOP-u, jak na przykład, nie wiem, generał Nowek w czasach rządów AWS-u, tylko minister Zbigniew Świątkowski. To on ostatecznie zerwał z nim współpracę, kiedy był ostatnim szefem UOP i dlatego przygarnął go z kolei generał Marek Dukaczewski do Wojskowych Służb Informacyjnych. O okolicznościach tak zwanego werbunku na rzecz WSI pułkownika Aleksandra Makowskiego na poprzednim spotkaniu opowiadał Sławomir Cenckiewicz, w którym w tym procesie brał udział wręcz minister obrony narodowej, minister Szmadziński. Ale to proszę dla zainteresowanych, proszę odwołać się do naszego spotkania z zeszłego miesiąca,
Tam te detale zostały zaprezentowane. Dobrze, idźmy dalej w takim razie w tej opowieści. A jeszcze to dla kolejnych spraw proszę pamiętać, że była to osoba bezpośrednio zaangażowana w rozpracowywanie i prześladowanie księdza Franciszka Blachnickiego, bo w momencie, kiedy zginął otruty ksiądz Franciszek Blachnicki, Makowski był naczelnikiem i potem zresztą ewakuował parę, on i panna do Polski i zapewniał im socjalny byt oraz udział w tej propagandowej chucpie, jaka miała miejsce po ich przybyciu. Dobrze. I kolejny taki temat, to już zobaczycie Państwo, jak interesujący. To są wybrane sprawy, realizacje spraw operacyjnych prowadzonych przez Wydział 11, głównie w okresie końcówki lat 70. do końca 89. roku ubiegłego wieku. I tak, przy sprawie Widal już oddaję Ci głos. Wracamy do Henryka Wróblewicza, Witku. Tak, sprawa Widal jest to sprawa takiego tajnego współpracownika z Dolnego Śląska, który został przejęty przez wywiad. Nazywał się Piotr Paćkowski. Był alpinistą, człowiekiem młodym, wysportowanym, którego zamierzano wykorzystać w działaniach takich, można powiedzieć, zaczepnych, agresywnych na Zachodzie. I ten pomysł, który początkowo był, dotyczył jego możliwości działań przeciwko redakcji paryskiej Kultury. Tam te sprawy związane z jego działalnością są dosyć złożone, jak on się tam dostał, w tym sensie, w jaki sposób nawiązał w ogóle te kontakty, co sprawiło, że w ogóle miał tam wstęp. Natomiast miał różne kontakty w środowiskach opozycyjnych, tych zwłaszcza młodzieżowych. Polecający list od Adama Michnika nawet. No więc no, to samo za siebie coś takiego mówi. Ale tam cała plejada różnych ciekawych nazwisk wśród jego tych dawnych znajomych była. Natomiast pomysł był taki, by przeprowadzić jakieś działania ofensywne. I tak poprowadzono rozmowę z nim, którą zresztą prowadził sam Wróblewicz, by to w zasadzie agent zaoferował się z swoimi usługami i tam pojawił się pomysł podpalenia redakcji, czy zrobienia tam jakiegoś właśnie zamieszania. Generalnie właśnie ten pomysł z pożarem, to była ta rzecz, która tam się pojawiła. Natomiast w toku rozwoju tej sprawy okazało się, że on nawiązał kontakty z Piotrem Jeglińskim, takim emigrantem, który zajmował się działalnością wydawniczą w Paryżu. Bywał, książek też. Tak, bywał u niego w domu, w związku z czym w którymś momencie pojawił się też pomysł, że on być może spróbowałby go otruć. I cała ta sprawa jest zadziwiająca pod jednym względem, to znaczy tym, że w ogóle my to wiemy. Trudno powiedzieć, co sprawiło, że dokumenty na ten temat, które się zachowały, zawierają tego typu informacje, bo jeżeli ktoś by, że tak powiem, zrobił swoją robotę porządnie, to prawdopodobnie by te dokumenty usunął, a jednocześnie to się zachowało i raczej można odnieść wrażenie, że przez przypadek, że po prostu tam jest mowa o czymś pod nazwą specjalnego przedsięwzięcia wobec właśnie ośrodków Agora i Reszka, czyli właśnie Piotra Jeglińskiego. Natomiast cała ta sprawa zakończyła się niczym, to znaczy doszło... Nie zgodzę się niczym, znaczy w sensie nie podpalono siedziby Agory, nie zamordowano Piotra Jeglińskiego, ale najprawdopodobniej Paćkowski, Belwidal został przewerbowany przez francuski kontrwywiad, prawda? To, że tam miała miejsce taka sytuacja, kiedy rozpracowujący Piotra Jeglińskiego Tomasz Turowski rozmawiał z Jeglińskim i między innymi pojawiła się kwestia Paćkowskiego. Piotr Jegliński twierdzi, że on to zrobił celowo i że po prostu wspomniał o tym, że Paćkowski ma jakieś kontakty z Francuzami. Natomiast my nie wiemy, czy to się stało przez przypadek, czy nie, czy to było zamierzone, czy nie. Natomiast faktem jest, że w materiałach sprawy Widal znajdujemy doniesienie od Tomasza Turowskiego, który informuje o tym, że taka sprawa miała miejsce.
No i ta sprawa powoduje, że Wydział 11 postanawia jednak nie ryzykować kontaktów dalszych z agentem. Co więcej, dochodzi do sytuacji, w której oficer prowadzący jego sprawę jest wyrzucony jako persona non grata z Francji, aczkolwiek to miało związek z inną sprawą, aczkolwiek też Wydziału 11, ale nie tą. I to sprawiło, że ostatecznie, że tak powiem, te niecne plany nie zostały wcielone w życie. Natomiast, no jak mówię, to jest rzecz zaskakująca, że tego typu dokumenty udało się znaleźć, ale to jest zarazem świadectwo, że takie sprawy rzeczywiście miewały miejsce. To pokazuje również jedną rzecz, która mi się wydaje, jak się patrzy na to z boku, jest charakterystyczna. To znaczy, że w takie działania angażowani byli oficerowie cieszący się bardzo dużym zaufaniem wewnątrz jednostki, czyli tacy pewni politycznie i operacyjnie, sprawdzeni, którzy po prostu nie budzili absolutnie żadnych wątpliwości. Bo gdyby to dostał jakiś młody oficer, mający jakieś wątpliwości moralne i tak dalej, to mogło być z tym różnie. W związku z czym takich spraw generalnie nie było dużo. Ja to próbowałem prześledzić, nawet napisałem artykuł na ten temat. To właściwie to mniej niż 10 takich spraw znalazłem, gdzie jest w ogóle mowa o użyciu przemocy. Generalnie na ogół jest mowa o tym, natomiast w praktyce to są pojedyncze zupełnie przypadki, kiedy kogoś porwano albo podjęto jakieś konkretne działania przeciwko danej osobie. Bo miano najpierw porwać i ściągnąć do Wiednia pod jakimś pretekstem miał Vidal, a potem chciano zastosować jakby środki drastyczne, czyli go zamordować. Właśnie coś ciekawe jest w tych dokumentach, zresztą w tej książce też o tym piszesz, środkami chemicznymi. Czyli taka bliska sytuacja, która spotkała potem księdza Franciszka Blachnickiego. Tylko powiedz jeszcze o cenzurę czasową, w jakich okresie to się działo, sprawa Vidal. To znaczy sprawa Vidal to jest końcówka lat 70. do, jeśli się nie mylę, 83 roku, 4 najdalej. Potem już mamy zakładkę z Bosakiem, prawda? Tak. I cały czas ciągłość zapewnia Wróblewicz, który jest zastępcą naczelnika do końca istnienia Wydziału 11. Notabene ciekawostką jest to, że być może sam agent Vidal byłby koniec końców porwany, dlatego że był taki pomysł, żeby go zachęcić do przyjazdu do Pragi czeskiej. No a jeżeli ktoś, kim się interesowany, znalazłby się, nie wiem, we wschodnich sektorach Berlina czy w którymś z krajów demokracji ludowej, no to powiedzmy, że zorganizowanie jakiejś akcji przeciwko niemu, być może po prostu zwykłego aresztowania, być może czasem porwania. Mam na myśli sytuację, kiedy by osoba na przykład dostała jakieś środki usypiające czy coś tego typu i po prostu przywieziona do kraju. No takie pomysły się zdarzały. Jak mówię, badałem to i jest kilka takich spraw, choćby Andrzej Chilecki związany ze środowiskiem Radia Wolna Europa. To jest sprawa dużo starsza, ale tam też był taki pomysł, żeby właśnie mu coś podać, żeby sprawiał wrażenie osoby pijanej i żeby z nim się przejechało przez granicę między Austrią a Czechosłowacją i wiozło go do kraju. Więc takie pomysły raz na jakiś czas się pojawiały, nawet wobec własnych oficerów. Mi się udało taki przypadek jeden znaleźć, kiedy istniały wątpliwości w latach 80., czy jeden z oficerów rezydentury w Kolonii wróci do kraju. I Departament Pierwszy, ale to już właściwie na szczeblu dyrekcji to się wszystko rozgrywało, załatwił w Departamencie Techniki jakieś środki usypiające, takie dosyć mocne. I to miało być zaaplikowane ewentualnie temu oficerowi, jeżeli byłyby jakieś problemy z kwestią jego powrotu, bo głównie chodziło o to, żeby nie zdezerterował na zachód. W związku z czym tego typu pomysły się pojawiały. Natomiast jak mówię, tu byli na ogół zaangażowani w to oficerowie, cieszący się dużym zaufaniem, duży staż w służbie. I co więcej, no właśnie te sprawy nie są za częste, natomiast charakterystyczne jest to, że tu się strasznie niekiedy zastanawiano długo i nawet potrafiono zwykłą biurokrację się bawić, czyli jak z tego Departamentu Techniki ściągano te środki, no to normalnie za pismem, to znaczy posłano pismo do Departamentu Techniki, że jest potrzebne coś takiego, a takiego, oni za pismem przesłali, napisali do kogo się zgłosić, że tam przyjdzie instruktaż, jak się tym posłużyć i tak dalej, bo to chodziło o jakiś zastrzyk i generalnie za tą sprawę był w ogóle odpowiedzialny taki doktor, który był w Departamencie Techniki w ogóle od spraw związanych z farmakologią. Więc to są ciekawe rzeczy. Bardzo mało na ten temat wiemy w ogóle i myślę, że to jest taki temat, który warto by było jakoś w przyszłości zbadać, ale prawdę powiedziawszy brakuje ludzi, którzy by w ogóle nad tym usiedli. Sprawa Vidal jest ciekawa moim zdaniem z kilku perspektyw, punktu widzenia. Pierwsza rzecz to ta operacja specjalna była, czy przedsięwzięcie specjalne było akceptowane przez samego ministra Kowalczyka. To po pierwsze. Po drugie, w propozycji Wróblewicza, którego celem było
zlikwidowanie siedziby, po prostu podpalenie siedziby paryskiej kultury oraz zlikwidowanie Piotra Naimskiego, było włączenie tego, Jeglińskiego, przepraszam, włączenie jego w tą operację zarządu drugiego sztabu generalnego ze względu na know-how, jak uważano. Działaniach dywersyjnych. Tak, działaniach dywersyjnych. I to jest też ciekawa rzecz, że jest w dokumentacji Vidal taka odnotacja, którą w tej książce Konfidenci przytaczasz, że nakazano pełną hermetyczność, znaczy zamknięcie tej operacji tylko w granicach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tak? Czyli to pokazuje, no, jak dbano jednak o jak najmniejszą ilość śladów. No i kolejna sprawa to jest Wróblewicza, który był samodzielną jednostką na etacie naczelnika, czyli dokładnie o takich spraw, moim zdaniem właśnie, agresywnych bądź niekonwencjonalnych. No i to, że Wydział 11 jako struktura i zachowana pamięć instytucjonalna posiadała know-how do zabijania poprzez podawanie trucizny. Znaczy, to widzę, że oni to mieli. Znaczy, a Wróblewicz był zaangażowany, tak jak jeszcze raz, w sprawy operacyjne MION. Dobrze. Czy możemy zakończyć Vidala? Świetnie. Idziemy w takim razie do sprawy Holen i Driver. Ja już przeczytam Państwu, kogo to dotyczy. Czy Ty już zacytujesz? Bardzo proszę. Sprawa Holen to dotyczy Ireneusza Maligłówki. To był, może to śmiesznie brzmieć, kierowca PKS z Myszkowa, to jest dawne województwo częstochowskie. To był człowiek, który w latach 70. nawiązał kontakty z KOR-em. Materiały na jego temat są przetrzebione, więc nie wiadomo do końca, kiedy nawiązał kontakty z SB. Natomiast istotne jest to, co się z nim stało na początku lat 80., dlatego że kiedy wyjechał na zachód tuż przed stanem wojennym, bo w listopadzie 81 roku, udało mu się wejść w kontakty z osobami, które potem uczestniczyły w organizowaniu transportów dla podziemia i w ogóle z pomocą też dla Solidarności, dla ludzi tutaj w Polsce, transportów z zachodu. On się stał jednym z bliskich współpracowników Jana Minkiewicza, który z Amsterdamu organizował takie transporty we współpracy z brukselskim biurem Solidarności. Jego współpraca trwała co najmniej gdzieś do 86 roku. Informacje, które przekazywał, były o tyle ważne, że właśnie dotyczyły sprawy bardzo newralgicznej. O tym nie powiedziałem przy tej pierwszej części przedstawienia wydziału, ale myślę, że to jest kluczowe. To znaczy to rozpracowywanie podziemia solidarnościowego i emigracyjnych ośrodków, które na jego rzecz działały, polegało na tym, że rozpracowywało się kanały łączności pomiędzy nimi. To było takie klasyczne działanie, można powiedzieć, jak chodzi o w ogóle służby specjalne, bo to i służby w ogóle jeszcze przed I wojną światową i ochrana takie pomysły miała, żeby jakichś właśnie takich kurierów, łączników werbować i potem te sowieckie operacje typu Trust, potem jeżeli spojrzymy na okres stalinowski i bezpiekę, no to Cezary, Ośrodek, C1, Pająki, generalnie te sprawy, wszystkie, które wiązały się z kontaktami jakichś ośrodków za granicą, z środowiskami podziemnymi w kraju, najłatwiej było w to uderzyć, kiedy się po prostu rozpracowało kanał łączności, a najlepiej przejęło nad nim kontrolę. W związku z czym wtedy można było mieć człowieka, który ma dostęp do obu rozpracowywanych środowisk. I to zresztą sprawiło, że Departament I, a konkretnie 11, był tak aktywny w kraju, dlatego że wychodząc z pozycji zagranicznych, dochodził do środowisk Solidarności Podziemnej, wzmacniał swoją pozycję w nich, po czym działał z tych pozycji na zachód, więc to było taki rodzaj sprzężenia zwrotnego. I te sprawy Holen i Driver są ze sobą połączone, bo wydaje mi się na podstawie analizy dokumentów, że najprawdopodobniej to właśnie agent Holen nadał sprawę Driver, czyli tego holenderskiego kierowcy, który tutaj przyjeżdżał, który Fritza, nazwiska nie potrafię wymówić, bo jest niezwykle skomplikowane. Jednak. Państwu znaczy. No właśnie nie wiem, czy IE się jak I w niemieckim pisze, ale powiedzmy, że nie. Nieuwen Huizen. Huizen, tak. Ale Fritz na imię. No. Tak, w każdym razie ciekawostką związaną z osobami, o których dzisiaj mówiliśmy, może być to, że te meldunki, które mamy z roku 86 Holena, były odbierane w Budapeszcie.
co wskazuje na to, że po prostu Henryk Bosak spotykał się z tym agentem albo na terenie Austrii, bo Budapeszt był bardzo dobrym krajem do działań właśnie na terenie Austrii. Po prostu tam się przyjeżdżało i można było odbyć spotkanie, a jednocześnie austriackie służby, które operowały w Wiedniu, niekoniecznie miały kontrolę nad tym, co się tam dzieje, bo oni, jeżeli już, no to bardziej interesowali się ambasadą. Chociaż też powiedzmy, że Austriacy tutaj byli liberalni, jeżeli chodzi o te działania, w stosunku do na przykład, nie wiem, Niemców, Brytyjczyków, już Amerykanach nie wspominając. No ale w każdym razie Bosak był oficerem, który się z nim spotykał, ponieważ akta się nie zachowały, nie znamy pełnego dorobku jego jako agenta, natomiast ta sprawa Driver potem z kolei była eksploatowana. Tu warto się odwołać też do książek Henryka Piecucha, bo to jest w sumie jedna z przyczyn, dla których ja się zainteresowałem sprawą Wydziału 11, dlatego że w wywiadzie Rzece z generałem Władysławem Pożogą, zastępcą Kiszczaka, oraz jeszcze w kilku innych książkach, zwłaszcza taka o tytule Służby Specjalne Atakują, taka różowa, tam są opublikowane dokumenty, które są z Wydziału 11 i to są oryginały, tylko że ocenzurowane, to znaczy generał Pożoga, z którym Piecuch przeprowadził wywiad jeszcze w latach 80., udostępnił mu poprzez oficerów 11 niektóre dokumenty dla celów propagandowych de facto, natomiast tam właśnie ocenzurowano część kryptonimów, a zwłaszcza nazwiska oficerów i Piecuch potem w latach 90. te dokumenty zaczął publikować w swoich książkach i to są dokumenty rewelacyjne, można by powiedzieć wręcz, dlatego że to są jedyne, jakie są z tych niektórych spraw, które zostały zniszczone i tam na przykład aktywność agenta Driver jest po prostu ładnie opisana i to są jedne z tych małych elementów układanki, które można gdzieś znaleźć, na podstawie których można próbować rekonstruować ten szerszy obraz. W każdym razie Driver się potem zerwał podobno z smyczy Departamentu Pierwszego, ale ta sprawa nie jest do końca jasna. Pewną ciekawostką jest to, że dobra, już parę lat temu Europejskie Centrum Solidarności go odznaczyło za zasługi dla Solidarności właśnie, więc to jest taki paradoks, jak się nie sprawdza po prostu w IPN-ie i nie czyta książek po prostu i się agentom znaczy, dajemy ten dalej. Ten Fritz był odpowiedzialny za szereg wpadek sprzętu, który, nie wiem, Biuro Koordynacyjne Solidarności czy inne organizacje środowisk polskich finansowało, nie wiem, powielacze, tak, komputery czy jakieś inne. Tak, tak, to jest w ogóle bardzo ważna kwestia, też może dopowiedzmy. To jest nie tylko kwestia tego, co było czymś takim najbardziej oczywistym, jak po prostu drugoobiegowa literatura, bo to miało miejsce już długo, długo wcześniej. Weźmy choćby sprawę Taterników z lat 60. Te przerzuty w ogóle od Jerzego Giedroycia, miniaturowa paryska kultura, jakieś tego typu rzeczy. Biblijna tak zwana. Tak, natomiast w latach 80. no to jest przede wszystkim korespondencja między Zachodem a podziemiem, ale też sprzęt, maszyny drukarskie, ale trzeba sobie powiedzieć, że także sprzęt elektroniczny, bo niektóre z tych transportów zawierały na przykład komputery IBM. Zresztą potem niektóre z nich były wykorzystywane pojedyncze, ale jednak przez wywiad, po prostu zdobyte de facto na Solidarności. Do tego różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, na przykład umożliwiające nasłuch, co było bardzo ważne dla działaczy, którzy się ukrywali. To mi się kojarzy w pierwszej kolejności Andrzej Kołodziej, który kiedy opowiadał o tym, jak się ukrywał w czasie, kiedy był poszukiwany po aresztowaniu Kornela Morawieckiego, że praktycznie cały czas przy tym nasłuchu siedział i słuchał. Tak, czy po prostu, młodszym naszym widzom trzeba powiedzieć, że wtedy łączność była analogowa, nie cyfrowa, nie szyfrowana. I jeżeli miało się inteligentny odbiornik, to na określonych częstotliwościach można było po prostu słuchać czy milicję, czy SB, czy służby wojskowe, które miały po prostu przydzielane określone częstotliwości dla łączności. To dlatego można było to w ogóle, dlatego to było tak niebezpieczne dla aparatu przemocy. Tak, natomiast no, ten sprzęt był profesjonalny. To były tak zwane skanery. One skanowały fale radiowe i pozwalały na wychwycenie tego wszystkiego. Także tego typu sprzęt także w transportach przyjeżdżał. No poza wszystkim jeszcze pieniądze, no to też trzeba sobie powiedzieć, że no to jednak było bardzo ważne dla funkcjonowania podziemia, no bo w końcu wszystko kosztowało, no a w latach 80. no przy pustych półkach i occie, no to prawdę mówiąc trzeba było czasem płacić w dewizach za niektóre sprawy, żeby to w ogóle jakoś funkcjonowało. Także tutaj to jest ta sprawa Driver i przejdźmy do Irmeny, bo tak, to jest ściśle pokazuje, związane. Tak, i to też pokazuje obieg zainteresowania Wydziału 11 i sukcesy, jakim była tym Tymczasowa Komisja Koordynacyjna i Środowisko Gdańskie.
Tak, Irmena to wydaje mi się, że jest najbardziej znany agent Departamentu Pierwszego Wydziału 11. Człowiek, który uczestniczył bezpośrednio w rozpracowywaniu kierownictwa Solidarności Podziemnej w Trójmieście, bo to był człowiek wywodzący się ze środowiska Ruchu Młodej Polski, miał tam pseudonim Junior i on był osobą, która działała w sumie jak taki człowiek służb w podziemiu, to znaczy w tym sensie, że tam podziemie to solidarnościowe no, działało właściwie jak służby, powiedzmy, jeżeli chodzi o cały ten system łączności kurierskiej, zabezpieczanie spotkań, tam się zresztą pojawiało nawet szyfrowanie niektórych wiadomości i tak dalej. Natomiast Zdzisław Pietkun, czyli Irmena, to był człowiek, który stał się chyba najważniejszym w tym momencie kurierem podziemia pomiędzy Trójmiastem a Brukselą, czyli tym głównym brukselskim biurem Solidarności. I informacje dotyczące TKK, między czyli tego... Między Borusewiczem a Mileskim, między Borusewiczem a Czarleskim, tak? Tak, tak, tak. No i to jest jednak rzecz no, fundamentalna. Tam te materiały były przekazywane przez niego po prostu jeździł tam, osobiście to przewoził, a po drodze przekazywał oficerom te materiały, ale on też miał dostęp do bardzo, powiedzmy, głębokiej wiedzy źródłowej na temat funkcjonowania tej konspiracji solidarnościowej skupionej wokół TKK, które było właściwie czołowym obiektem rozpracowywania przez całą SB. My jego pełni osiągnięć nie znamy, nawet nie wiemy, kiedy został zwerbowany. Co do tego też istnieją różne wątpliwości. Tu się choćby ze Sławomirem Cynckiewiczem różnimy, bo on uważa, że to się stało przed 1984 rokiem. Ja raczej się przychylam ku temu, że w połowie 1984 roku. Jest kwestią otwartą, czy to on sprawił, że wpadł czołowy działacz TKK Bogdan Lis. Ja myślę, że na skutek wpadki Lisa właśnie do Pietkuna się udało dotrzeć, aczkolwiek mówię, to jest wszystko kwestią raczej dyskusyjną, my nie mamy tutaj wiążących materiałów, które nam pozwoliłyby coś więcej powiedzieć. Warto natomiast stwierdzić, że skala jego działalności była olbrzymia. Taki jest dokument, który zresztą tutaj cytowałem w swoim tekście ze statystyką przekazanych przez niego danych, a to jest wyłącznie statystyka danych o charakterze informacyjnym przekazanych do pionu analitycznego. Natomiast on jeszcze przekazywał całą masę danych o charakterze operacyjnym, które umożliwiały po prostu penetrowanie podziemia. W każdym razie ciekawostką jest to, że on był tam w środowisku trójmiejskim osobą, która właśnie miała tych kontaktów dużo, ale jednocześnie od pewnego momentu zaczął uchodzić za osobę, która była takim, powiedzmy, biznesmenem, to znaczy on działał w firmie polonijnej Helios. Tak jest, Rudolfa Skowrońskiego, o którym zaraz tak opowiemy, bo to jest pełna kontynuacja. Natomiast tak jest, Irmena to jest osoba, która mam wrażenie, że najbardziej rozpalała wyobraźnię w latach 90. tych ludzi związanych ze służbami, którzy się tą tematyką interesowali. No bo to był taki wręcz legendarny agent, który, i to jest właśnie ciekawa sprawa, protokół zniszczenia jego sprawy ma wpisane fikcyjne dane, to znaczy jakiegoś człowieka, który w ogóle nie wychodzi z systemu PESEL, to znaczy nieistniejącego. W związku z czym oni go do końca konspirowali, a i tak został ujawniony. Tutaj spotkałem się z taką opinią, że gdyby nie doszło do tego, to on miał pełne szanse na to, żeby być może w tych służbach trzeciej RP funkcjonować albo przynajmniej gdzieś w tym aparacie władzy. Tym bardziej, że on był bardzo blisko powiązany z wpływowym wówczas Jackiem Merklem, więc to jest takie środowisko trójmiejskie, tak powiem, mocne ówcześnie politycznie. No i ilość tajnych współpracowników na kierowniczych stanowiskach Urzędu Ochrony Państwa znaczna, pozwala jakby zgodzić się z tobą, że gdyby Merkel no nie stracił w takich nieoczekiwanych okolicznościach stanowiska, nie, mówię o Jacku Merklu, który był ministrem stanu w kancelarii Lecha Wałęsy i stracił te stanowisko w dosyć niejasnych okolicznościach, to może rzeczywiście byłaby to dźwignia dla kariery Pietkuna w służbach specjalnych. Nie wiem, tu już nie jestem się w stanie wypowiedzieć, nie mam wiedzy. Ale dobrze, idziemy dalej. Fogi. To jest człowiek, którego po raz pierwszy tutaj w książce Konfidenci żeśmy opisali. Osoba, która wydaje się interesująca ze względu Jacek na to, że... Żmichowski. To jest dziennikarz muzyczny, specjalizujący się w muzyce jazzowej i wydaje się, że dzięki temu właśnie on nawiązał sporo interesujących kontaktów z ludźmi z opozycji.
Nie wiem, czy można mówić tu o zażyłości w charakterze przyjacielskim, ale co najmniej jego kolegą był Jan Lityński, też fan muzyki. Natomiast Żmichowski został zwerbowany na początku lat 80. Początkowo wykorzystywano go do zbierania jakichś danych o osobach z Ameryki, dlatego że on tam miał chyba rodzinę i tam wyjeżdżał. Natomiast w połowie dekady zaangażowano go w działania związane z rozpracowywaniem podziemia. I oprócz Irmeny, to właśnie od Fogiego dostawano bardzo, Wydział 11 dostawał bardzo ważne i aktualne, bardzo szybko informacje o posiedzeniach TKK, czyli tej właśnie jednej z głównych centrów Solidarności Podziemnej. On działał w regionie śląsko-dąbrowskim, w związku z czym tam dochodził także do Jerzego Buzka, do Jana Górnego, też osób bardzo ważnych. I trzeba sobie powiedzieć, że tak jak po Irmenie zostało dużo meldunków, tak samo po Fogim również mamy sporo śladów. I to są rzeczywiście bardzo interesujące meldunki, pokazujące skalę jego wiedzy. Oficerem prowadzącym Fogiego był wtedy już nie pamiętam, chyba porucznik Piotr Wroński, Welfilanowski, którego zresztą niszczył akta, bo taki protokół postanowienia się zachował w dokumentacji. I druga sprawa to jest taka ciekawostka, którą zresztą opisał Witek w książce Konfidenci. W końcu lat 2000 Żmichowski, czyli Fogi, wniósł pozew do sądu o odszkodowanie za represję 1968 roku. Po to, żeby na podstawie tych przepisów prawa jakieś środki finansowe pozyskać. I o ile dobrze pamiętam, to właśnie pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej byli powołani jako biegli do tej sprawy przez sędziego Igora Tulei, nomen omen, by wyjaśnić zapisy ewidencyjne, które niekorzystnie świadczyły o dalszej działalności i osobie Fogiego, a przede wszystkim kolaboracji z organami bezpieczeństwa państwa. I o ile dobrze pamiętam, po prostu wycofał ten pozew pod tym wpływem. Znaczy tak, to się zgadza. Natomiast może dopowiedzmy jeszcze, że on po prostu w okresie wydarzeń marcowych był aresztowany i siedział przez pewien czas w areszcie. W związku z czym tu chodziło o odszkodowanie z tego tytułu. No natomiast sąd postanowił po prostu zweryfikować i to się w sumie, to jest to, co powiedziałem wcześniej przy okazji tego Holendra, nie zostało zrobione. To tu zostało zrobione, czyli po prostu zostały zweryfikowane dokumenty. No i się okazało, że chociaż akta się główne nie zachowały, to jednak ta dokumentacja, która jest, jakby pozwala jednoznacznie stwierdzić, jaką rolę w tym czasie pełnił. Także to pokazuje, że no, takie rzeczy trzeba sprawdzać. Oczywiście dokumenty były niszczone, to nie jest tak, że zawsze znajdziemy pełną odpowiedź na każde pytanie. Natomiast w wielu sytuacjach sprawa jest dosyć ewidentna, nawet jeżeli mamy tylko i wyłącznie zapisy. Chociaż z drugiej strony, jeżeli mamy tylko i wyłącznie zapisy, to my nie wiemy, jaki był przebieg sprawy. I jeżeli nie mamy niczego więcej poza zapisami, to może się okazać, że tak naprawdę mamy do czynienia z człowiekiem, który... No ale w tym wypadku mieliśmy też relację u źródła, czyli od pułkownika Piotra Wolińskiego. Znaczy, tutaj to ja powiem inaczej. No, tu mamy po prostu zachowane doniesienia. No to jest jakby żywy przykład tego, że ta sprawa była ważna i to zresztą odwołam się jeszcze do jednej rzeczy. Ze zbioru zastrzeżonego wyszły akta jednego z oficerów jedenastki, ale nie Piotra Wrońskiego, który ma w aktach napisane jako jedną ze swoich zasług, że w ramach tej sprawy osiągnął wybitne wyniki operacyjne. Ja powiem, to jest rzadko spotykane sformułowanie w aktach osobowych, jeżeli się mówi o czymś, że coś jest wybitne, więc myślę, że to też dużo mówi o tej sprawie. No, muszę powiedzieć, że to jest w ogóle ciekawy przypadek, bo sprawa nie przetrwała, ale liczba tych różnych wzmianek o nim w różnych miejscach jest naprawdę spora i w sumie można całkiem dużo o nim powiedzieć. Razir Rodon. Kolejna operacja. Tak, tu jeszcze można nawet dodać pseudonim Seb. To jest w ogóle historia, którą opisałem swego czasu w artykule, w takiej książce dotyczącej Solidarności Walczącej, bo jej ta historia dotyczy. To był taki, można powiedzieć, handlarz, przemytnik z Pomorza Zachodniego. Przez pewien czas w podszczecińskich Pyrzycach prowadził lodziarnię i on się specjalizował w sprowadzaniu z Europy Zachodniej lodówek, chłodziarek i tego typu sprzętu. Jan Ostrzewski. Tak.
I on wszedł w kontakty z wywiadem głównie dlatego, że usiłował załatwić sobie taki paszport, który umożliwiałby mu płynne przekraczanie granicy bez jakiejś szczególnej kontroli, czyli paszport konsularny. Natomiast powiedzmy, że zachowywał się w sposób nonszalancki i niepoważny i te kontakty z nim w pewnym momencie zerwano. Natomiast on wyczuł, powiedzmy, miękkie podbrzusze funkcjonariuszy i w związku z czym z własnej inicjatywy zaczął się kręcić wokół jednego ze środowisk w Szwecji, które bardzo mocno działało się. To były dwa środowiska działające partnersko wspólnie. Środowisko Mariana Kalety i środowisko Jana Lebenbauma. To jest ta część Szwecji, która jest blisko Danii. I to byli ludzie, którzy zajmowali się przerzutami sprzętu, literatury dla podziemia. Marian Kaleta spisał swoje wspomnienia, wydał je jakiś czas temu IPN. Bardzo ciekawa książka, tam jest między innymi opisana historia Lenarta Jarna. To był taki kierowca tira szwedzkiego, którego Kaleta wysyłał do kraju. Zresztą jego brat również był wysyłany. Problem polegał na tym, że dwa największe transporty dla podziemia, jakie były zawiezione, były właśnie przygotowane przez Kaletę, wtedy, kiedy ten kanał główny zaczął iść ze Szwecji. I o ile pierwszy w połowie 1986 roku się udał, rzeczywiście tir z tym sprzętem wjechał, o tyle drugi został zatrzymany na granicy, to znaczy, kiedy kierowca tira zjechał z promu, został poddany kontroli i odkryto po prostu całą kontrabandę. Tam wtedy oficerowie jedenastki przyjechali dosyć szybko do Świnoujścia. I ta sprawa została bardzo mocno wykorzystana propagandowo, dlatego że ta hurtowa ilość sprzętu różnego rodzaju była czymś naprawdę niecodziennym. Natomiast potem Marian Kaleta miał z tego powodu bardzo duże problemy i zarzucano mu po prostu lekkomyślność, że jednemu człowiekowi przekazał tak dużo i że tak bardzo dążył do sukcesu, jeżeli chodzi o te przerzuty, że po prostu spowodował straty gigantyczne, bo tam nawet jakiś sprzęt komputerowy, zdaje się, wtedy stracono. Na ponad 200 tysięcy. Dolarów, o ile dobrze pamiętam. Ja już tej sumy nie pamiętam za dobrze, ale... Taką kwotę do książki. Tak. Na te czasy to olbrzymia kwota. Tak. To były przedmioty, materiały zbierane przez bardzo długi czas, nie tylko przez niego samego, ale też ludzi, którzy po prostu współpracowali z tymi zagranicznymi biurami Solidarności. No i on, Ostrzeski, właśnie Razir Rodon Seb, to był człowiek, któremu się udało pozyskać zaufanie tych polskich emigrantów i od pewnego momentu zaczął być wysyłany jako kurier. Z książki Kalety wynika po prostu to, że szukano tam człowieka, który będzie bezideowy, a będzie dobrze sobie radził z ludźmi z przejść granicznych, to znaczy będzie po prostu wiedział, jak tam sprawę załatwić. Pewnie chodziło też i o łapówki, o po prostu to, żeby wiedzieć, jak się przygotować. No i cała historia z nim związana była taka, że w roku 87 ileś razy jeździł z korespondencją dla czołówki podziemia w Trójmieście, zresztą i w Szczecinie również. Ta korespondencja dochodziła bez problemu. Wtedy też ten kontakt z nim odnowiono i zaczęło to rzeczywiście przynosić duże efekty. Natomiast kiedy w połowie 87 roku drogą operacyjną od agenta Diodor Eneasz, wspomnianego wcześniej, który jeździł jako kurier Solidarności walczącej do Niemiec, dowiedziano się, że szykowany jest taki specjalny transport, który może zawierać jakieś materiały o charakterze terrorystycznym. Nie do końca wiedziano, co to będzie, czy to będzie jakieś materiały wybuchowe, czy broń palna, czy co takiego. W każdym razie sprawa polegała na tym, że Marian Kaleta przygotował takie zamrażarki, w których ścianach były w tej piance po bokach zakamuflowane różne sprzęty. Broni palnej tam nie było, ale tam na przykład były jakieś paralizatory, tam były jakieś pistolety gazowe i tego typu sprzęt. I ponieważ w wywiadzie się spodziewano, że taki transport przyjedzie, to zaczęto się bardzo poważnie do tego przygotowywać, dlatego że to była bardzo dobra okazja do tego, żeby uderzyć w Solidarność walczącą,
od strony propagandowej. Antyterrorystycznej. Propagandowej, tak. Propagandowej, to znaczy wykorzystać ten transport do tego, żeby pokazać, że to jest organizacja, która próbuje naruszyć konstytucyjny porządek państwa. To jest też takie sformułowanie charakterystyczne używa dla przemocy. Epoki. No, tak. Czyli z użyciem przemocy po prostu. Tak. I ten transport został przywieziony przez agenta do Gdańska. Przed hotelem Marina on na przyczepce zostawił właśnie te zamrażarki. Jeden z działaczy Solidarności z Gdańska miał to odebrać. No i kiedy tam przyjechał, został zatrzymany z tym całym sprzętem. I ta sprawa była potem eksploatowana propagandowo, to znaczy Jerzy Urban podczas swoich, jako rzecznik rządu, podczas konferencji prasowych o tym mówił, że tutaj po prostu Solidarność przekracza kolejne granice i że tutaj w ogóle to szkodzi porozumieniu i tak dalej. Potem też ta cała historia była wykorzystana przeciwko czołowym działaczom Solidarności walczącej, przeciwko Kornelowi Morawieckiemu, Andrzejowi Kołodziejowi, którym próbowano jakieś zarzuty stawiać z tego powodu. Natomiast tutaj się troszeczkę przeliczono, to znaczy wywiad liczył na to, że tam faktycznie będzie jakiś poważniejszy sprzęt, natomiast to, co przyjechało, nie było aż tego kalibru. Z drugiej strony dla propagandy nie takie, że tak powiem, kwestie nie są problemem, w związku z czym i tak to jakoś wykorzystano propagandowo. Natomiast interesujące jest to, że agent nie stracił swoich możliwości i nawet po tej całej historii, kiedy to tak zaaranżowano, że on tam po przyjeździe do Szwecji zrobił awanturę Kalecie i Lebenbaumowi, że po prostu go wsadzili na minę, przewożąc taki po prostu trefny materiał i że on tam ledwo uszedł po prostu niearesztowany. Także są ślady wskazujące na to, że on nawet jesienią 89 roku był jeszcze wykorzystywany, czyli już w okresie funkcjonowania rządu Tadeusza Mazowieckiego. No i moja jedna z ulubieńszych pozycji, Seti Tomek, Rudolf Skowroński, to tak dla przypomnienia Państwu powiem, że od 2005 roku poszukiwany listem Gończyn, zniknął jak zapadł się jak kamfora, to już tam 18 rok życia, bliski współpracownik pułkownika Aleksandra Makowskiego, opisany jego działalność w raporcie z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, kiedyś milioner, w latach 90. spółka Intercommerce, domeną do tej pory funkcjonująca, niewykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego i operator w latach 80. spółki Helios, która została przejęta przez Departament Pierwszy, osoba, która była prowadzona wtedy bezpośrednio przez Aleksandra Makowskiego dla celów, no i właśnie powiedz, jakich celów Wydziału 11. Zacznijmy od tego, że on został zwerbowany w okresie internowania w stanie wojennym. To może się wydawać dosyć dziwne, dlaczego takiego człowieka internowano, ale to się brało po prostu z tego, że on uczestniczył w drukowaniu różnego rodzaju materiałów takich propagandowych, kolekcjonerskich dla Solidarności. Jakieś koszulki, znaczki, tego typu asortyment, którego wtedy sporo się pojawiało. Ludzie zaczęli to kolekcjonować w ogóle i on wtedy został zwerbowany. Najpierw kontaktowała się z nim stołeczna SB. Potem, kiedy w Departamencie III MSW utworzono zespół do zwalczania terroryzmu, taki oficer o nazwisku Kazimierz Dzienia go prowadził, który tym zespołem kierował. Znana postać. I potem, i w tym okresie on zaczął się angażować na poważnie w działalność w firmach polonijnych. To było coś takiego, co się stało niesamowicie modne w owym czasie, czyli firmy z udziałem kapitału zagranicznego, gdzie był jakiś taki cudzoziemiec albo na przykład osoba polskiego pochodzenia, ale żyjąca na Zachodzie i z jego udziałem była tworzona jakaś działalność gospodarcza, można powiedzieć stricte kapitalistyczna. I Skowroński tutaj, jeżeli o to chodzi, był bardzo, bardzo aktywny. On, jeżeli chodzi o tworzenie firm, to można powiedzieć, że wiele powołał do życia. Natomiast równocześnie działał w środowisku podziemia, ale nie jako osoba jakaś ideowa, która dla tej Solidarności by tam jakąś działalność prowadziła taką, nie wiem, żeby gdzieś coś pisał czy coś takiego. To w ogóle nie był człowiek od tego typu kwestii. To był człowiek, który potrafił różne rzeczy załatwić, przewieźć, kombinować. Tak jak Pietkuna. Tak. I takich Piotr okolicznościach... Piotr Jedliński już w latach 80. z nim kooperował. Przecież jego firma była, o ile dobrze pamiętam, wykorzystywana chyba do różnych transportów, prawda? Znaczy tak, w ogóle
sprawa Skowrońskiego jest wielopoziomowa. Myślę, że najszerszy opis jej można znaleźć w książce Resortowe Dzieci Służby. Ten opis jest dosyć ciężki do czytania, ponieważ w tej książce po prostu jest nazwisko za nazwiskiem, fakt za faktem i dygresja za dygresją. Ale tamta strona, nazwijmy to gospodarcza jego działalności, jest opisana o tyle ciekawie, że na podstawie dokumentów, nawet na podstawie KRS-u i różnego rodzaju zapisów, jak te firmy jedna w drugą przechodziły, kwestie własnościowe i podziałów. Natomiast interesujące jest to, że stworzono w połowie lat 80. taki wehikuł do rozpracowywania podziemia. To znaczy w oparciu o działalność gospodarczą zaczęto działać przeciwko podziemiu, temu centralnemu w zasadzie można powiedzieć, też TKK, też te środowiska zajmujące się drukiem i kolportażem. Bo na czym to polegało? Mianowicie te firmy sprowadzały sprzęt i papier głównie z Niemiec do kraju i zajmowały się po prostu drukowaniem różnych rzeczy. Drukarnia była bodajże gdzieś w dzielnicy Ursus, gdzie te różne rzeczy były przygotowane. Jakaś drukarnia była też przy ulicy Poznańskiej, chyba blisko Koszykowej. Tam też coś takiego było robione. I to był, powiedzmy, cały taki koń trojański tak naprawdę stworzony, dlatego że to nie był sam Skowroński, ale on tam miał do pomocy swojego dobrego kolegę Waldemara Kruka, który był bratem takiego dosyć istotnego działacza Rolanda Kruka, który w tych środowiskach młodzieżowych, takich opozycyjnych, był bardzo aktywny. Też internowany. Tak, natomiast Waldemar Kruk został zwerbowany przez SB i w pewnym momencie był prowadzony również przez Dzienie, a potem przejęty przez wywiad. Stał się partnerem biznesowym w latach 90. dla Rudolfa Skowrońskiego. To znaczy, no, Waldemar Kruk generalnie był jego partnerem nawet jeszcze przed werbunkiem, to znaczy oni się jeszcze właśnie przed internowaniem znali. Interesującym faktem jest również to, że do tej całej działalności gospodarczej został włączony były oficer Departamentu Pierwszego, Dariusz Gawroński, nosił kryptonim Ptacho jako kontakt operacyjny. To był człowiek postawiony w kierownictwie, można powiedzieć, że to był człowiek wysokiego zaufania. On musiał odejść z Departamentu Pierwszego z jakichś przyczyn, że tak powiem, niezwiązanych z tym, że był słaby czy coś takiego, tylko po prostu w pewnym momencie, jak to się mówiło, przestał być kryteryjny. To znaczy tam zdaje się chyba jakieś kontakty z rodziną na zachodzie czy coś takiego, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam. Ale w każdym razie to był oficer, który działał w pionie zajmującym się nielegałami i wyszukiwaniem tak zwanych wtórników, czyli osoby, gdzie można podstawić osobę za osobę i wysłać na zachód do działalności szpiegowskiej. Po prostu. Tak, także to jest taki wyższy poziom szpiegostwa. No to był oficer z dużym doświadczeniem, w związku z czym nie wiem, czy to nie był po prostu taki kontroler de facto Skowrońskiego i tej całej ferajny, która się tam wokół tego wszystkiego zebrała. Te firmy miały swoje przedstawicielstwo w Berlinie i Skowroński zdaje się, że tam notorycznie jeździł do Berlina i do Berlin-Warszawa, ale istnieją też ślady wskazujące na to, że docierał do Francji, gdzie się spotykał z Piotrem Jeglińskim, gdzie też uczestniczył w rozpracowywaniu go. Są ślady wskazujące, że jeździł do Wielkiej Brytanii i tamte środowiska, tamtych środowisk wspierających Solidarnościowe Podziemie było kilka, w związku z czym on tam, nie wiem, czy wszystkie, czy nie wszystkie, to tutaj nie jesteśmy w stanie za konkretnie powiedzieć, no ale w każdym razie tam również się pojawiał. Natomiast ta działalność była związana z taką organizacją podziemną, która się nazywała Baza. I on jakoś przy tej organizacji był afiliowany. Nie jest to do końca jasne, w jaki sposób. Natomiast niewątpliwie wokół tej całej... To jest tylko wszystko założona ta baza była. No... Andrzej Święcicki, jeżeli nie mylę? Dokładnie. No właśnie, pseudonim Sybirak sprawy, natomiast też sprawa się nie zachowała, nie do końca wiemy na jakiej zasadzie, jakie tam sprężyny zaważyły, że te kontakty zostały zadzierzgnięte. Natomiast żeby jeszcze pokazać charakter tego konia trojańskiego, to trzeba dopowiedzieć, że włączono w te działania już nie jako pracownika tych organizacji, ale też w ramach tego całego rozpracowania o kryptonimie Warrior, które na tę sprawę, które jakby było sednem tego wszystkiego, byłego nielegała. Nazywał się Jacek Witek. To był człowiek, który był absolwent KIKUT, przerzucony jako nielegał do Niemiec na początku lat 80. On tam nie zrobił za dużej kariery szpiegowskiej ze względu na to, że miał dosyć poważny wypadek samochodowy i musiał w pewnym momencie zostać odwołany do kraju, dlatego że został przerzucony jako właśnie wtórnik
na takim patencie, jak omawiany tu na tej sali ileś razy Jerzy Kaczmarek, czyli taki nielegał, który wyjechał jako sierota z domu dziecka, która, że tak powiem, była wychowywana przez adopcyjnych rodziców, który miał korzenie niemieckie i na tej zasadzie pojechał do RFN. Tam cudownie się odnalazł i tak dalej. Jacek Witek był wysłany na podobnym patencie. Więc kiedy służby zachodnio-niemieckie aresztowały kapitana Kaczmarka, no to departament pierwszy, zdając sobie sprawę z tego, że teraz będzie szukanie, czy są podobne sprawy, wycofał go profilaktycznie do kraju. Początkowo nie bardzo wiedziano, co z nim zrobić. Były takie pomysły, żeby przeczekać i zobaczyć, jak będzie. Był pomysł, żeby może go na jakiś czas osadzić w Afryce, żeby trzymał się z daleka, ale jednocześnie jakąś legendę sobie budował. Ale koniec końców ktoś wpadł na pomysł i generał Pożoga zaakceptował przekazanie go Wydziałowi 11. I on funkcjonował jako taki nielegał w strukturach podziemia. To był chyba główny oficer kadrowy działający jako działacz podziemia, taki łącznik, kurier, który jeździł w różne miejsca. Jego materiały są niesamowicie okrojone, ale troszkę już o nim wiadomo. Dla mnie najciekawsze informacje na jego temat to były te, które poznałem dzięki działaczom ze Szwecji, Janowi Lebenbaumowi i Mirosławowi Ancypo, z którymi rozmawiałem. Oni opowiadali, że on się u nich pojawiał. I to była podobno postać niesamowicie ciekawa, dlatego że się wyróżniał. Był to człowiek niezwykle wysoki i taki dobrze zbudowany. Szastał pieniędzmi, co ich bardzo dziwiło i od razu sprawiło, że oni się zaczęli zastanawiać, że coś jest z nim nie tak i pewnie jest nasłany. Bo z ich obserwacji ludzie, którzy przyjeżdżali z kraju, na ogół dbali o każdą złotówkę, byli gotowi żywić się chlebem bez masła, żeby tylko po prostu oszczędzić pieniądze i przywieźć je do kraju. Tymczasem tutaj przyjeżdżał człowiek, który po prostu nie dość, że przywoził furę literatury drugoobiegowej, którą potem można było rozkolportować. To mi Jan Lebenbaum mówił, że nawet z Giedroyciem się w ogóle z całą czołówką polskich emigrantów się dzielił tym, co Jacek Witek przywoził. Notabene miał pseudonim Matej, jako ten właśnie nielegał jedenastki. Natomiast no, charakterystyczny był jego sposób bycia, który spowodował, że wzbudzał podejrzenia. Natomiast to, co mi ci działacze powiedzieli, to był sposób jego działalności. Znaczy, że on się nie interesował rzeczami drobnymi, na zasadzie wypytywania się, jak załatwiają, nie wiem, przerzucenie czegoś do kraju i tak dalej. Tylko się pytał o rzeczy strategiczne, to znaczy on rozmawiał z nimi o w ogóle planach, koncepcjach, jakieś tego typu rzeczy starał się wychwycić, więc to był człowiek tego typu. Bardzo w sumie ciekawa sprawa, że wykorzystywany do działań operacyjnych o charakterze takim, można powiedzieć, i długofalowym, i szerokim właśnie, tak. Także to jest niezwykle ciekawa rzecz. Natomiast tak anegdotycznie rzecz ujmując, to podobno miała miejsce taka historia, kiedy w roku 90. Obaj działacze przyjechali tutaj do kraju, co zresztą nie było proste, dlatego że byli cały czas jeszcze wpisani do indeksu osób niepożądanych. I oni się z Jackiem Witkiem spotkali. Oni go w ogóle znali pod zupełnie inną tożsamością. I kiedy pokazałem zdjęcie panu Janowi, no to on się w ogóle uśmiał, jak go zobaczył i wtedy się dowiedział, że jednak miał rację, natomiast nie wiedział, że to był oficer. Natomiast powiedział, że miała miejsce następująca historia, że oni go chcieli sprawdzić i gdzieś tam sobie siedzieli na mieście, pili jakiś alkohol i w którymś momencie zaproponowali, a zabierz nas do siebie do domu. No i go doprowadzili do takiej sytuacji, że ich zabrał. Natomiast zabrał ich do po prostu lokalu konspiracyjnego, bo mówił, że tam po prostu nie było przedmiotów codziennego użytku wielu, to wszystko było takie puste. I no on wtedy stwierdzili, że no coś tu jednak chyba jest nie tak rzeczywiście z nim. Więc to jest taka anegdotyczna historia, ale myślę, że dosyć ciekawa, obrazująca w ogóle poziom tych operacji, jakie tutaj były prowadzone. Dodaj, że on zniknął z kraju, tak? Tak, prawdopodobnie natomiast oczywiście w 90. chyba zniknął. Tak, do Kanady. A tak zamykając z klamrą Setiego, czy Tomka, to zacytuję fragment uzasadnienia protokołu zniszczenia sprawy o kryptonimie Solej, czyli założono na przedsiębiorstwo chyba Helios, tak? Rudolfa Skowrońskiego, który był całkowitą kontrolą Departamentu Pierwszego i wykonywał dla nich różne funkcje, też moim zdaniem pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania, ale to już inny wątek. I ono brzmi tak.
Materiały znajdujące się w sprawie mogą doprowadzić do dyskredytacji naszej służby w oczach opinii publicznej w przypadku ujawnienia ich treści. W związku z tym proponuję sprawę nie składać do archiwum departamentu. No dosyć przyznasz, że rzadko spotykana szczerość w dokumentacji służb bezpieczeństwa. No tak, te protokoły brakowania są ciekawą lekturą, dlatego że akurat wywiad jako jedyna jednostka miał takie protokoły, w których można było przeczytać streszczenia spraw. One były robione z różnym zaangażowaniem, tak to delikatnie ujmę, to znaczy zależało od oficera, jak były napisane. Natomiast zdarzały się takie, zwłaszcza w Wydziale 9, który niszczył te dokumenty wtedy bardzo aktywnie, kiedy po prostu wpisywano tam jakieś w ogóle głupoty kompletne, to znaczy ewidentnym agentom wpisywano informacje, które wskazywałyby, że prawie że rozpracowywani byli, a tak w ogóle to się do niczego nie nadawali i tak dalej. Natomiast od czasu do czasu trafiają się takie perełki, kiedy są opisy ładnie ujmujące, o co mniej więcej w sprawie chodziło i to jest, może ten nie mówi konkretnie, ale wskazuje, że sprawa była ważna i rzeczywiście, że musiało tam być coś takiego, co no, w nowych czasach nie należało się tym chwalić. A taką drugą klamrą to jest tylko jak ludzie opozycji, ikony spotykają się właśnie z takimi, no można powiedzieć, kanaliami związanymi z aparatem represji państwa komunistycznego, a mianowicie rok 92, sierpień, Piotr Jegliński zakłada spółkę Hitmarket razem z Rudolfem Skowrońskim i pułkownikiem Aleksandrem Makowskim. We władzach tej spółki jest Dariusz Gawroński. To tyle. Pertex, ekspert, ekspert C, Wiesław Chrzanowski, rola Wydziału 11 i kim był Wiesław Chrzanowski w optyce Wydziału 11? Ta sprawa należy do jednych z najbardziej tajemniczych, dlatego że to, że się nie zachowała, no to jest nic nowego. Natomiast sam charakter tych materiałów jest bardzo nietypowy. Ale zaczynając od początku. Ta sprawa zaczęła się w Wydziale Amerykańskim, o którym wcześniej wspomniałem, który miał takiego agenta André de Pourbaix. To był taki Polak mieszkający na stałe w Belgii, który przyjeżdżał tutaj do kraju i był bardzo mocno wykorzystywany w działaniach wobec podziemia. Miał sporo interesujących kontaktów. I on też się spotykał z osobami z kręgu Ruchu Młodej Polski. Wiesław Chrzanowski był autorytetem dla tego środowiska i w jakiś sposób wtedy Chrzanowski znalazł się w orbicie zainteresowania Wydziału Amerykańskiego. Trudno powiedzieć w ogóle w jakiej. Nie mamy na ten temat dokumentów. Natomiast w pewnym momencie sprawę przejął Wydział 11 i ten Pertex stał się ekspertem, czyli tu nastąpiło takie odwrócenie, zamienienie liter miejscami. I mamy troszeczkę takich meldunków, których treść jest co najmniej dziwna. To znaczy nie wyglądają jak typowe meldunki agenturalne, gdzie byłby nagłówek z kryptonimem źródła, nazwiskiem oficera, data i tak dalej. Tamten kryptonim się pojawia, ten ekspert, potem też czasem ekspert C. Natomiast treść nie przypomina typowych doniesień, gdzie mamy po prostu podane okoliczności spotkania i jakąś treść, tylko to bardziej wygląda na jakieś jakby fragmenty rozmów czy czegoś takiego. Z Wiesławem Chrzanowskim. Tak. I nie bardzo wiadomo, co to jest. Na ten temat są różne teorie. Jedna z nich mówi, że to polegało na tym, że tutaj prowadzono z nim jakiś dialog operacyjny polegający na tym, że on gdzieś dzwonił na umówiony numer telefonu i rozmawiał. Ktoś tam nawet stwierdził, że z Kiszczakiem osobiście. Ciężko jest mi na ten temat coś konkretnego powiedzieć. Inna wersja jest taka, że tam było to nagrywane w jakimś mieszkaniu albo że to jest w ogóle z podsłuchu. Prawdę mówiąc, nie czuję się na siłach, żeby to rozsądzić. Natomiast zadziwiające jest to, że przy likwidacji zbioru zastrzeżonego udało się mi znaleźć teczkę pracownika zewnętrznego, jednego z ciekawszych oficerów Wydziału 11, Andrzeja Tomaszewskiego, nazwisko przybrane Ożga. Oficer o tyle ciekawy, że on prowadził sprawę Irmena. Kto wie, czy nawet nie on dokonał werbunku, aczkolwiek też nie mamy pewności, natomiast był oficerem, który tę sprawę przez całe lata prowadził i tym Trójmiastem się zajmował. I on tę sprawę również miał na koncie. Natomiast kiedy na sam koniec lat 80. wysłano go do rezydentury francuskiej, tam pojawia się dokument, gdzie wśród jakichś spraw z nim związanych wymieniają AG.expert, jeżeli dobrze pamiętam, czyli od agent. I w związku z czym ta cała sprawa jest bardzo tajemnicza i to jest jedyny taki dokument, gdzie to się pojawia.
Natomiast no, trzeba go odnotować. Myślę, że te badania się jeszcze będą toczyły. Może się kiedyś jeszcze uda jakieś znaleźć dokumenty, które troszeczkę światła na to rzucą. Natomiast przechodząc do samego Tomaszewskiego, no to dziś już też wiemy, to w tej książce zresztą napisaliśmy, że był to oficer, który jako pracownik, oficer UOP-u na początku lat 90. uciekł. To jest rzecz nietypowa, bo na ogół potem... oficerowie, którzy uciekali w okresie PRL, uciekali na ogół do Amerykanów, no to oni chcieli uciec z kraju zza żelaznej kurtyny, liczyli na jakieś gratyfikacje finansowe albo z przyczyn ideologicznych czasem, no różne to mogły być przyczyny. Natomiast tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy uciekł oficer już teoretycznie w wolnej Polsce i co ciekawe do Francuzów. Ta sprawa jest trudna do zrozumienia, natomiast... Kiedyś nawet się udało mi znaleźć jego zdjęcie w internecie, gdzie on po prostu widać się jakoś nie ukrywa nawet specjalnie, więc to jest jakaś przedziwna sytuacja. Tak, bo ta sytuacja też, dopełnimy tego, polega też na tym, że on był oficjalnie wydelegowany do jednych z placówek chyba gdzieś w kraju Magrebu. Tak, ale to już jako w UOP-ie. Tak, już jako funkcjonariusz UOP i wylatując nie doleciał, natomiast znalazł się na Orli czy innym lotnisku, a potem według relacji pomagał służbom zachodnim, francuskim, angielskim, rozpoznawać funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, którzy przylatywali czy też przyjeżdżali do poszczególnych krajów. Tak? Tym wielkim znakiem zapytania jest to, co ty powiedziałeś, Witku, że państwo polskie w osobie służb specjalnych nie podjęło żadnych czynności wyjaśniających, a przynajmniej takich, które by doprowadziły do odpowiedzi na pytania, co się w rzeczywistości stało. No tak, pewnie się tego szybko nie dowiemy, no bo to wchodzi w zakres działalności Urzędu Ochrony Państwa. Te dokumenty są z mocy prawa tajne i pewnie tajne jeszcze długo będą, tym bardziej, że dotyczą wywiadu, czyli służby bardzo delikatnej, newralgicznej. Natomiast no, to jest taka ciekawa klamra, dlatego że można powiedzieć, że z taką wiedzą, znając sprawy uciekinierskie z lat wcześniejszych, no to możemy zakładać, że ta wiedza o Wydziale 11, czy też nawet o 9, chociaż on już w 9 to nie zdążył być, no, ale generalnie o 11, o tych sprawach związanych z podziemiem, stała się znana co najmniej we Francji. Natomiast, no bo zakładam, że po prostu Francuzi go przemaglowali na wszystkie strony podczas przesłuchania. Orla też rozpracowywał Owce, czyli Adama Michnika, kiedy ukrywał się na wybrzeżu w Sopocie, o ile dobrze pamiętam. To znaczy, Orzga, czyli Tomaszewski, był oficerem, który po prostu zajmował się Trójmiastem, w związku z czym on prowadził taką sprawę o kryptonimie Zakopane, która dotyczyła podziemia w Trójmieście. No ten kryptonim jest taki troszkę mylący, ale tak to się rzeczywiście nazywało. Więc tam myślę, że to jest bardzo wiele strategicznie ważnych spraw, no ale my w sumie nie wiemy do końca jeszcze jakich. Dobrze, proszę Państwa, bo mamy już te taki czas, bym powiedział, no 19, prawie że 30, no to już jest to jakby za długo, tak jest. Chcielibyśmy oddać Państwu czas na 2-3 pytania, nie więcej, jeżeli macie do naszego gościa. Jeszcze tu miał być taki rozdział końcowy dotyczący transformacji i w ogóle jak Wydział 11, jego oficerowie znaleźli się w nowej rzeczywistości służb specjalnych i sobie uzyskali miękkie lodowanie, no niestety... Trochę powiedzieliśmy o tym. Troszeczkę tylko, tak, no ale nie opowiedzieliśmy o ostatnim kierownictwie, prawda, o Bednarzu, który osiągnął taką karierę, zrobił w konsalnecie i tak dalej, i samym Makowskim. Dobrze, może gdybyśmy Państwo zadali pytanie, zaraz zdaje się dostaniecie Państwo mikrofon, bo nie widzę, gdzie jest tutaj pracownik IPN-u, który by ten mikrofon Państwu dał dla dobrej rejestracji po prostu. Także poczekajmy, dobrze, aż ten mikrofon został. Może dopowiedzieć przy okazji tego. Dobrze, no to właśnie, to czekając na mikrofon, to tak. Witku, powiedz w takim razie końcóweczka lat 80. i przełom 80-90. Ci najstarsi oficerowie, oni byli zmuszeni do odejścia ze względu na wiek, po prostu byli za starzy, żeby... Powyżej 55 roku tak. życia. Tak, były pewne wyjątki, natomiast tam miała miejsce ciekawa sprawa. Mianowicie część ludzi z tego wydziału trafiła do takiej nowej komórki, która zajmowała się antyterroryzmem, którą kierował
stary już wiekiem, za stary nawet można powiedzieć, Bronisław Zych, oficer, który był wicedyrektorem Departamentu Pierwszego, który uczestniczył w nawiązywaniu kontaktów z Amerykanami i właśnie dzięki temu kontynuował tę karierę dalej. Natomiast w tym wydziale znalazła się część oficerów. To powiedzmy, 11. że Wydział 11 był nadzorowany przez pułkownika Zycha jako wicedyrektora w latach 80. To jest, on praktycznie miał wiedzę o wszystkich najtajniejszych operacjach Wydziału 11. Tak, znaczy to polegało po prostu na tym, że no, naczelnik nie leciał do dyrektora z prośbą o parafowanie raportu, natomiast był wicedyrektor odpowiedzialny za poszczególne wydziały i właśnie rolą Zycha był nadzór nad 11. No już mamy panią z mikrofonem, także bardzo proszę, 2-3 pytania, nie więcej. Proszę o pytania, a nie oświadczenia. Chciałem tutaj podziękować za taką ucztę właśnie informacyjną. Ja mam takie pytanie, panowie mają tutaj dużą wiedzę, to wiadomo, pana już znam wiele lat. Chodzi o to, znaczy z tych spotkań, o pułkownika Kuklińskiego, który do czasu, jak dostał, do maja, w maju 84 roku został skazany przez sąd wojskowy zaocznie na karę śmierci, ale wiadomo skądinąd, że dwukrotnie wywiad wojskowy i wywiad SB próbował go uprowadzić z terytorium Stanów Zjednoczonych. No może coś na temat prób uprowadzenia pułkownika Kuklińskiego przez Departament Pierwszy Wywiadu MSW ze Stanów Zjednoczonych na początku lat 80. To tylko tyle. Proszę bardzo, Witek. Znaczy, nigdy nie spotkałem się z taką informacją, że Departament Pierwszy usiłował nawet nie tyle porwać, ale w ogóle rozpracowywać, że zbierał jakieś informacje na jego temat. Oczywiście zdarzało się, że gdzieś, jak już coś opublikował, jak sprawa Kuklińskiego stała się publiczna, że takie informacje się pojawiły, ale nie było nigdy żadnej sprawy na Kuklińskiego prowadzonej w wywiadzie cywilnym, no bo po prostu ludzie z wojska należeli do kręgu zainteresowania służb wojskowych. W związku z tym po ucieczce Kuklińskiego działania prowadziła Wojskowa Służba Wewnętrzna. Przypuszczam, aczkolwiek nigdy tego nie badałem, że może też Zarząd II Sztabu Generalnego, czyli wywiad wojskowy, otrzymał jakieś zadania związane z monitorowaniem tej sprawy. Natomiast nie jest mi znany właściwie żaden konkretny fakt, który by świadczył o tym, że Departament Pierwszy interesował się Kuklińskim. Prosimy o pytanie. O, nie ma. Dobrze, to ja w takim razie skorzystam z tego. Dziękuję Państwu za poświęconą uwagę. Przede wszystkim dziękuję Witkowi. Brawa dla naszego gościa za taką kompetencję i wiedzę. Dziękuję bardzo. Ostatni slajd. Dziękując jeszcze raz, zapraszam do następnego spotkania, następnej debaty, która odbędzie się 29 maja o 17.30 tutaj w przystanku Historia w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej i będzie relacjonowana oczywiście zapewniony stream. Temat zostanie podany w późniejszym terminie na stronach internetowych IPN-u oraz w social mediach. Dziękuję jeszcze raz Państwu i dobrego wieczoru.